Mula parijaja sutta. Madzima nikaja jeden. Mowa o porządku podstaw. Oto com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał w Ukatwa, w cieniu królewskiego drzewa Sala, w gaju Subhaga. Tam błogosławiony zwrócił się do mnichów. Mnisi. Badante. Mnisi ci posłyszeli błogosławionego. Oto co błogosławiony powiedział. Mnisi, przedstawię wam porządek podstaw całej natury zjawisk. Słuchajcie z należytą uwagą tego, co powiem. Tak będzie w Mnisi ci posłyszeli Błogosławionego. Oto, co Błogosławiony powiedział. Zdarza się mnisi, że niepouczony, pospolity człowiek, który nie ma czci dla szlachetnych, nie jest obeznany z ich nauką, ani nie jest wykształcony w ich damie, który nie ma czci dla prawych, nie jest obeznany z ich nauką. Ani nie jest wykształcone w ich damie, domyśla się ziemi z ziemi. Domyślając się ziemi z ziemi, ma mniemanie o ziemi, ma mniemanie o sobie w odniesieniu do ziemi. Ma mniemanie o sobie jako z ziemi. Ma mniemanie, że ziemia jest mną, zachwyca się ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał jej w pełni. Domyśla się wody z wody. Domyślając się wody z wody, ma mniemanie o wodzie. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do wody. Mam niemanie o sobie jako z wody. Mam niemanie, że woda jest mną. Zachwyca się wodą. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał jej w pełni. Domyśla się ognia z ognia. Domyślając się ognia z ognia, mam niemanie o ogniu. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do ognia. Mam niemanie o sobie jako z ognia. Mam niemanie, że ogień jest mną. Zachwyca się ogniem. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się wiatru z wiatru. Domyślając się wiatru z wiatru, ma mniemanie o wietrze. Ma mniemanie o sobie w odniesieniu do wiatru. Ma mniemanie o sobie jako z wiatru. Ma mniemanie, że wiatr jest mną. Zachwyca się wiatrem. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się bytów z bytów domyślając się bytów z bytów mam niemanie o bytach mam niemanie o sobie w odniesieniu do bytów mam niemanie o sobie jako z bytów mam niemanie że byty są mną zachwyca się bytami dlaczego tak jest ponieważ powiadam wam nie zrozumiał ich w pełni domyśla się istot niebiańskich z istot niebiańskich domyślając się istot niebiańskich z istot niebiańskich mam niemanie o istotach niebiańskich ma mniemanie o sobie w odniesieniu do istot niebiańskich. Ma mniemanie o sobie jako z istot niebiańskich. Ma mniemanie, że istoty niebiańskie są mną. Zachwyca się istotami niebiańskimi. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał ich w pełni. Domyśla się pana stworzeń z pana stworzeń. Domyślając się pana stworzeń z pana stworzeń. Ma mniemanie o panu stworzeń. Ma mniemanie o sobie w odniesieniu do pana stworzeń. Mam niemanie o sobie jako z pana stworzeń. Mam niemanie, że pan stworzeń jest mną. Zachwyca się panem stworzeń. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam Wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się Najwyższego Boga, z Najwyższego Boga. Domyślając się Najwyższego Boga, z Najwyższego Boga, mam niemanie o Najwyższym Bogu. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do Najwyższego Boga. Mam niemanie o sobie jako z Najwyższego Boga. Mam niemanie, że najwyższy Bóg jest mną. Zachwyca się najwyższym Bogiem. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się jaśniejących istot, z jaśniejących istot. Domyślając się jaśniejących istot, z jaśniejących istot. Mam niemanie o jaśniejących istotach. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do jaśniejących istot. Mam niemanie o sobie jako jaśniejących istot. Mam niemanie, że jaśniejące istoty są mną zachwyca się jaśniającymi istotami dlaczego tak jest ponieważ powiadam wam nie zrozumiał ich w pełni domyśla się przepełnionych blaskiem istot z przepełnionych blaskiem istot domyślając się przepełnionych blaskiem istot z przepełnionych blaskiem istot mam niemanie o przepełnionych blaskiem istotach mam niemanie o sobie w odniesieniu do przepełnionych blaskiem istot mam niemanie o sobie jako z przepełnionych blaskiem istot Mam mniemanie, że przepełnione blaskiem istoty są mną. Zachwyca się przepełnionymi blaskiem istotami. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, nie zrozumiał ich w pełni. Domyśla się bogów wielkiego spełnienia z bogów wielkiego spełnienia. Domyślając się bogów wielkiego spełnienia z bogów wielkiego spełnienia, mam mniemanie o bogach wielkiego spełnienia. Mam mniemanie o sobie w odniesieniu do bogów wielkiego spełnienia. Ma mniemanie o sobie, jako z bogów wielkiego spełnienia. Ma mniemanie, że bogowie wielkiego spełnienia są mną. Zachwyca się bogami wielkiego spełnienia. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, nie zrozumiał ich w pełni. Domyśla się niezwyciężonych bogów z niezwyciężonych bogów. Domyślając się niezwyciężonych bogów z niezwyciężonych bogów, ma mniemanie o niezwyciężonych bogach. Mam mniemanie o sobie w odniesieniu do niezwyciężonych bogów, mam mniemanie o sobie jako z niezwyciężonych bogów, mam mniemanie, że niezwyciężeni bogowie są mną, zachwyca się niezwyciężonymi bogami. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał ich w pełni. Domyśla się wymiaru nieskończoności przestrzeni z wymiaru nieskończoności przestrzeni. Domyślając się wymiaru nieskończoności przestrzeni, z wymiaru nieskończoności przestrzeni mam niemanie o wymiarze nieskończoności przestrzeni mam niemanie o sobie w odniesieniu do wymiaru nieskończoności przestrzeni mam niemanie o sobie jako z wymiaru nieskończoności przestrzeni mam niemanie że wymiar nieskończoności przestrzeni jest mną zachwyca się wymiarem nieskończoności przestrzeni dlaczego tak jest ponieważ powiadam wam nie zrozumiał go w pełni domyśla się wymiaru nieskończoności świadomości z wymiaru nieskończoności świadomości. Domyślając się wymiaru nieskończoności świadomości, z wymiaru nieskończoności świadomości ma mniemanie o wymiarze nieskończoności świadomości, ma niemanie o sobie w odniesieniu do wymiaru nieskończoności świadomości ma mniemanie o sobie, jako z wymiaru nieskończoności świadomości ma mniemanie, że wymiar nieskończoności świadomości jest mną, zachwyca się wymiarem nieskończoności świadomości. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się wymiaru nicości z wymiaru nicości. Domyślając się wymiaru nicości z wymiaru nicości, ma mniemanie o wymiarze nicości. Ma mniemanie o sobie w odniesieniu do wymiaru nicości. Ma mniemanie o sobie jako z wymiaru nicości. Ma mniemanie, że wymiar nicości jest mną. Zachwyca się wymiarem nicości. Dlaczego tak jest? ponieważ powiadam wam nie zrozumiał go w pełni domyśla się wymiaru ani przytomności ani nieprzytomności z wymiaru ani przytomności ani nieprzytomności domyślając się wymiaru ani przytomności ani nieprzytomności z wymiaru ani przytomności ani nieprzytomności mam niemanie o wymiarze ani przytomności ani nieprzytomności mam niemanie o sobie w odniesieniu do wymiaru ani przytomności ani nieprzytomności mam niemanie o sobie jako z wymiaru ani przytomności, ani nieprzytomności. Mam mniemanie, że wymiar ani przytomności, ani nieprzytomności jest mną. Zachwyca się wymiarem ani przytomności, ani nieprzytomności. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się tego, co widzialne, z tego, co widzialne. Domyślając się tego, co widzialne, z tego, co widzialne. Ma mniemanie o tym, co widzialne. Ma mniemanie o sobie w odniesieniu do tego, co widzialne. Mam mniemanie o sobie jako z tego, co widzialne. Ma mniemanie, że to, co widzialne, jest mną. Zachwyca się tym, co widzialne. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się tego, co słyszalne, z tego, co słyszalne. Domyślając się tego, co słyszalne, z tego, co słyszalne, ma mniemanie o tym, co słyszalne. Ma mniemanie o sobie w odniesieniu do tego, co słyszalne, ma mniemanie o sobie jako z tego, co słyszalne, ma mniemanie, że to, co słyszalne, jest mną. Zachwyca się tym, co słyszalne. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się tego, co wyczuwalne, z tego, co wyczuwalne, domyślając się tego, co wyczuwalne, z tego, co wyczuwalne, ma mniemanie o tym, co wyczuwalne. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do tego, co wyczuwalne. Mam niemanie o sobie jako z tego, co wyczuwalne. Mam niemanie, że to, co wyczuwalne, jest mną. Zachwyca się tym, co wyczuwalne. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam Wam, nie zrozumiał go w pełni. Domyśla się tego, co uświadamialne, z tego, co uświadamialne. Domyślając się tego, co uświadamialne, z tego, co uświadamialne, mam niemanie o tym, co uświadamialne. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do tego, co uświadamialne. Mam niemanie o sobie jako z tego, co uświadamialne. Mam niemanie, że to, co uświadamialne, jest mną. Zachwyca się tym, co uświadamialne. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam Wam, nie zrozumiał tego w pełni. Domyśla się jedności z jedności. Domyślając się jedności z jedności, mam niemanie o jedności. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do jedności. Mam niemanie o sobie jako z jedności. Mam niemanie, że jedność jest mną. Zachwyca się jednością. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał jej w pełni. Domyśla się różnorodności z różnorodności. Domyślając się różnorodności z różnorodności, mam niemanie o różnorodności. Mam niemanie o sobie w odniesieniu do różnorodności. Mam niemanie o sobie jako z różnorodności. Mam niemanie, że różnorodność jest mną. Zachwyca się różnorodnością. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam nie zrozumiał jej w pełni. Domyśla się wszystkiego z wszystkiego. Domyślając się wszystkiego z wszystkiego, ma mniemanie o wszystkim. Mam mniemanie o sobie w odniesieniu do wszystkiego. Mam mniemanie o sobie jako ze wszystkiego. Ma mniemanie, że wszystko jest mną. Zachwyca się wszystkim. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam. Nie zrozumiał tego w pełni. Domyśla się nibany z nibany. Domyślając się nibany z nibany, ma mniemanie o nibanie. Ma mniemanie o sobie w odniesieniu do nibany. Ma mniemanie o sobie jako z nibany. Ma mniemanie, że nibana jest mną. Zachwyca się nibaną. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, nie zrozumiał jej w pełni. Koniec pierwszej części. Przykładu myślenia niepouczonego, pospolitego człowieka. Mnisi. Mnich podczas treningu, ten, który nie osiągnął jeszcze doskonałości, ale żyje dążąc do niezrównanej wolności od więzów, bezpośrednio poznaje Ziemię z Ziemi. Bezpośrednio poznając Ziemię z Ziemi, niech nie ma mniemania o Ziemi. Niech nie ma mniemania o sobie, w odniesieniu do Ziemi. Niech nie ma mniemania o sobie jako z Ziemi. Niech nie ma mniemania, że Ziemia jest mną. Niech nie zachwyca się Ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, powinien zrozumieć ją w pełni. Bezpośrednio poznaje wodę, ogień, wiatr, byty, istoty niebiańskie, pana stworzeń, najwyższego Boga, jaśniejące istoty niebiańskie, przepełnione blaskiem istoty niebiańskie, bogów wielkiego spełnienia, niezwyciężonych Bogów. Wymiar nieskończoności przestrzeni, wymiar nieskończoności świadomości, wymiar nicości, wymiar ani przytomności, ani nieprzytomności, to co widzialne, to co słyszalne, to co wyczuwalne, to co uświadamialne, jedność, różnorodność, wszystko. Bezpośrednio poznaje nibane z nibbany. Bezpośrednio poznając nibane z nibbany, niech nie ma mniemania o nibbanie. Niech nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do nibany, niech nie ma mniemania o sobie jako z nibany, niech nie ma mniemania, że nibbana jest mną, niech nie zachwyca się nibaną. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, powinien zrozumieć ją w pełni. Koniec drugiej części: Przykładu myślenia mnicha podczas treningu. Mnisi. Mnich, który jest arahantem, od uwolniony którego święte życie zostało dopełnione. To, co należało zrobić, zostało zrobione. Odłożył to, czym był obarczony. Dobrobyt osiągnął. Jarzmo dalszego stawania się zerwał. Dzięki doskonałemu pojęciu wyzwolony, bezpośrednio poznaje Ziemię z Ziemi. Bezpośrednio poznając Ziemię z Ziemi, nie ma mniemania o Ziemi. Nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do Ziemi. Nie ma mniemania o sobie jako z Ziemi. Nie ma mniemania, że Ziemia jest mną. Nie zachwyca się Ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam Wam, zrozumiał ją w pełni. Bezpośrednio poznaje wodę, ogień, wiatr, byty, istoty niebiańskie, Pana stworzeń, Najwyższego Boga, jaśniające istoty niebiańskie, przepełnione blaskiem istoty niebiańskie, bogów wielkiego spełnienia, niezwyciężonych bogów, wymiar nieskończoności przestrzeni. Wymiar nieskończoności świadomości, wymiar nicości, wymiar ani przytomności, ani nieprzytomności. To, co widzialne, to, co słyszalne, to, co wyczuwalne, to, co uświadamialne, jedność, różnorodność, wszystko. Bezpośrednio poznaje Nibane z Nibane bezpośrednio poznając Nibane z Nibane, nie ma mniemania o nibbanie. Nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do Nibany. Nie mam mniemania o sobie jako z Nibbany. Nie mam mniemania, że Nibbana jest mną. Nie zachwyca się Nibbaną. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, zrozumiał ją w pełni. Koniec trzeciej części. Przykładu myślenia Arahanta od skażeń uwolnionego. Mnisi, mnich, który jest Arahantem, bezpośrednio poznaje ziemię z ziemi. Bezpośrednio poznając ziemię z ziemi, nie ma mniemania o ziemi. Nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do ziemi. Nie ma mniemania o sobie jako z ziemi. Nie ma mniemania, że ziemia jest mną. Nie zachwyca się ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, wraz z zakończeniem pożądania, stał się wolny od pożądania. Bezpośrednio poznaje wodę. Bezpośrednio poznaje nibbanę. Dlaczego tak jest? ponieważ, powiadam wam, wraz z zakończeniem pożądania stał się wolny od pożądania. Koniec czwartej części. Przykładu myślenia Arahanta od skażeń uwolnionego. Mnisi. Mnich, który jest Arahantem, bezpośrednio poznaje ziemię z ziemi. Bezpośrednio poznając ziemię z ziemi, nie ma niemania o ziemi. Nie ma niemania o sobie w odniesieniu do ziemi. Nie ma niemania o sobie jako z ziemi. Nie ma niemania, że ziemia jest mną. Nie zachwyca się ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, wraz z zakończeniem niechęci, stał się wolny od niechęci. Bezpośrednio poznaje wodę. Bezpośrednio poznaje nibbany. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, wraz z zakończeniem niechęci, stał się wolny od niechęci. Koniec piątej części. Przykładu myślenia Arachanta od skażeń uwolnionego. Mnisi. Mnich, który jest arachantem, bezpośrednio poznaje Ziemię z Ziemi. Bezpośrednio poznając Ziemię z Ziemi, nie ma mniemania o Ziemi. Nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do Ziemi. Nie ma mniemania o sobie jako z Ziemi. Nie ma mniemania, że Ziemia jest mną. Nie zachwyca się Ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam Wam, wraz z zakończeniem ułudy stał się wolny od ułudy. Bezpośrednio poznaje Wodę. Bezpośrednio poznaje Nibbanę. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, wraz z zakończeniem Ułudy stał się wolny od Ułudy. Koniec szóstej części. Przykładu myślenia Arahanta od skażeń uwolnionego. Mnisi, tata Agata, Arahant, doskonale samoprzybudzony. Bezpośrednio poznaje ziemię z ziemi. Bezpośrednio poznając ziemię z ziemi, nie ma mniemania o ziemi. Nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do ziemi. Nie ma mniemania o sobie jako z ziemi. Nie ma mniemania, że Ziemia jest mną. Nie zachwyca się Ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, Tathagata w pełni ją zrozumiał do końca. Bezpośrednio poznaje wodę. Bezpośrednio poznaje nibbane. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam wam, Tathagata w pełni ją zrozumiał do końca. Koniec siódmej części przykładu myślenia Tathagaty. Mnisi Tathagata, Arahant, doskonale samoprzebudzony, bezpośrednio poznaje ziemię z ziemi. bezpośrednio poznając ziemię z ziemi, nie ma niemania o ziemi, nie ma niemania o sobie w odniesieniu do ziemi, nie ma niemania o sobie jako z ziemi, nie ma niemania, że ziemia jest mną, nie zachwyca się ziemią. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiadam Wam, Tathagata, wiedząc, że zachwyt jest korzeniem cierpienia oraz że zestawania się są narodziny, a każdy byt starzeje się i umiera, dlatego też, Mnisi, Tathagata, wraz z całkowitym zanikiem, wyczerpaniem, zaprzestaniem, odpuszczeniem i poniechaniem pragnienia, jest doskonale samoprzebudzony w nieporównywalnym, najwyższym samoprzebudzeniu. Bezpośrednio poznaje wodę, ogień, wiatr. Byty, istoty niebiańskie, pana stworzeń, najwyższego Boga, jaśniające istoty niebiańskie, przepełnione blaskiem istoty niebiańskie, bogów wielkiego spełnienia, niezwyciężonych bogów, wymiar nieskończoności przestrzeni, wymiar nieskończoności świadomości, wymiar nicości, wymiar ani przytomności, ani nieprzytomności. To, co widzialne, to, co słyszalne, to, co wyczuwalne, to, co uświadamialne, jedność. Różnorodność. Wszystko. Bezpośrednio poznaję nibane z nibany Bezpośrednio poznając nibane z nibany nie ma mniemania o Nibbanie. Nie ma mniemania o sobie w odniesieniu do nibany Nie ma mniemania o sobie jako z Nibbany. Nie ma mniemania, że Nibana jest mną. Nie zachwyca się Nibbaną. Dlaczego tak jest? Ponieważ, powiadam wam, ta tagata, wiedząc, że zachwyt jest korzeniem cierpienia oraz że zestawania się są narodziny, a każdy byt starzeje się i umiera, dlatego też mnisi Tathagata wraz z całkowitym zanikiem łaknienia, wyczerpaniem rządzy, zaprzestaniem, odpuszczeniem i poniechaniem jest doskonale samoprzebudzony w nieporównywalnym najwyższym samoprzebudzeniu. Koniec ósmej części Przykładu myślenia Tathagaty. To właśnie powiedział błogosławiony. Nieuradowani mnisi, nie rozkoszowali się jego słowami. saba Sutta. Madzima Nikaja II. Mowa o wszystkich skażeniach. Oto com usłyszał. Pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sawati w klasztorze Anatha-pindiki w gaju Dżety. Tam Błogosławiony zwrócił się do mnichów. Mnisi, bradante, mnisi ci posłyszeli błogosławionego. Oto, co błogosławiony powiedział. Mnisi, przedstawię wam metodę powstrzymywania wszystkich skażeń. Słuchajcie z należytą uwagą tego, co powiem. Tak będzie, Bhante, mnisi ci posłyszeli błogosławionego. Oto, co błogosławiony powiedział. Mnisi, powiadam wam, Jedynie rozumiejący i dostrzegający kładzie kres skażeniom, w przeciwieństwie do nierozumiejącego oraz niedostrzegającego. Kim jest omnisi rozumiejący? Kim jest dostrzegający, który, jak powiadam, kładzie kres skażeniom? Ten, kto odpowiednio nakierowuje umysł, w przeciwieństwie do tego, kto nieodpowiednio nakierowuje umysł. Nieodpowiednie omnisi nakierowywanie umysłu prowadzi do powstawania nowych skażeń, do wzrostu już powstałych. Odpowiednie o na kierowywanie umysłu prowadzi do niepowstawania nowych skażeń, do zaniku już powstałych. Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki dostrzeganiu. Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki poniechaniu. Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki praktycznemu użytkowaniu. Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki tolerowaniu Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki unikaniu. Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki odsuwaniu. Pewnych skażeń wyzbyć się można dzięki rozwijaniu medytacji. Wyzbywanie się skażeń dzięki dostrzeganiu. Których o skażeń wyzbyć się można dzięki dostrzeganiu? Zdarza się mnisi, że niepouczony, pospolity człowiek, który nie ma czci dla szlachetnych, nie jest obeznany z ich nauką. Ani nie jest wykształcony w damie, który nie ma czci dla prawych, nie jest obeznany z ich nauką, ani nie jest wykształcony w ich damie, nie ma pojęcia, na jakie zjawiska należy nakierowywać umysł, a na jakie zjawiska nie należy nakierowywać umysłu. Nie mając pojęcia, na jakie zjawiska należy nakierowywać umysłu, a na jakie zjawiska nie należy nakierowywać umysłu, nie nakierowuje umysłu na zjawiska, na które należy nakierowywać umysł i nakierowuje umysł na zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu. Cóż to omnisi za zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu, a na które jest nakierowany? To omnisi nakierowywaniu umysłu na zjawiska, które prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest pożądanie i do wzrostu już powstałego. Na takie, które prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest stawanie się, i do wzrostu już powstałego, na takie, które prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest niewiedza, i do wzrostu już powstałego. To są omnisi, zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu, a na które jest nakierowany. Cóż to omnisi za zjawiska, na które należy nakierowywać umysł? a na które nie jest nakierowany. To omnisi nakierowywanie umysłu na zjawiska, które nie prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest pożądanie, ale do zaniku już powstałego, na takie, które nie prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest stawanie się, ale do zaniku już powstałego, na takie, które nie prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest niewiedza, ale do zaniku już powstałego. To są omnisi, zjawiska, na które należy nakierowywać umysł, a na które nie jest nakierowany. Ponieważ nakierowano umysł na zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu, oraz nie nakierowano umysłu na zjawiska, na które należy nakierowywać umysł, dlatego doszło do powstania nowych skażeń i do wzrostu już powstałych. Można nieodpowiednio nakierowywać umysł w następujący sposób: czy istniałem w przeszłości? Czy nie istniałem w przeszłości? Kim byłem w przeszłości? Jaki byłem w przeszłości? Kim byłem w przeszłości, gdy poprzednio kimś byłem? Czy będę istniał w przyszłości? Czy nie będę istniał w przyszłości? Kim będę w przyszłości? Jaki będę w przyszłości? Kim będę w przyszłości, gdy poprzednio kimś byłem? Odnośnie do własnego istnienia w teraźniejszości. Mogą pojawić się tego rodzaju niepewności: czy istnieje, czy nie istnieje, kim jestem, jaki jestem, skąd to istnienie przyszło, dokąd będzie prowadzić. Takie nieodpowiednie nakierowanie umysłu powoduje powstanie jednego z sześciu poglądów: Ja jako istota istnieje, ja jako istota nie istnieje. Ja jako istota mogę poznać swoją prawdziwą istotę. Ja jako istota nie mogę poznać swojej prawdziwej istoty. Poprzez brak własnej istoty mogę poznać swoją prawdziwą istotę. Ja jako istota uznaję, rozumiem i odczuwam dobre i złe rezultaty kammy. Co więcej, mając taką samą naturę jak wszystko inne. Moja istota jest stała, trwała, wieczna i nie podlega zmianie. Powiadam wam, mnisi, to jest zagłębianie się w poglądy, przepastne poglądy, nieprzeniknione poglądy. To bycie targanym przez poglądy, oplatanie się poglądami, bycie w jarzmie poglądów. Przez to jarzmo poglądów, o mnisi, niepouczony, pospolity człowiek nie jest wyzwolony od narodzin, starości, śmierci, żalów, lamentów, krzywd, smutków i rozpaczy. Powiadam wam. Nie jest wyzwolony od krzywdy. Pouczony człowiek o mnisi, uczeń szlachetnych, który ma cześć dla szlachetnych, jest obeznany z ich nauką oraz jest wykształcony w ich damie, który ma cześć dla prawych, jest obeznany z ich nauką oraz jest wykształcony w ich damie, ma pojęcie, na jakie zjawiska należy nakierowywać umysł, a na jakie zjawiska nie należy nakierowywać umysłu. Mając pojęcie, na jakie zjawiska należy nakierowywać umysł, a na jakie zjawiska nie należy nakierowywać umysłu, nakierowuje umysłu na zjawiska, na które należy nakierowywać umysł, i nie nakierowuje umysłu na zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu. Cóż to omnisi za zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu, a na które nie jest kierowany? To omnisi na kierowywanie umysłu na zjawiska, które prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest pożądanie. I do wzrostu już powstałego. Na takie, które prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest stawanie się. I do wzrostu już powstałego. Na takie, które prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest niewiedza. I do wzrostu już powstałego. To są omnisi zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu, a na które nie jest nakierowane. Cóż to omnisi za zjawiska, na które należy nakierowywać umysł, a na które jest nakierowany? To omnisi nakierowywanie umysłu na zjawiska, które nie prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest pożądanie, ale do zaniku już powstałego, na takie, które nie prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest stawanie się, ale do zaniku już powstałego, na takie, które nie prowadzą do powstania nowego skażenia, jakim jest niewiedza, ale do zaniku już powstałego. To są omnisi zjawiska, na które należy nakierowywać umysł, a na które jest nakierowany. Ponieważ nakierowano umysł na zjawiska, na które należy nakierowywać umysł, oraz nie nakierowano umysłu na zjawiska, na które nie należy nakierowywać umysłu, dlatego nie doszło do powstania nowych skażeń, ale doszło do zaniku już powstałych. Oto krzywda w taki sposób odpowiednio nakierowuje umysł. Oto przyczyna powstania krzywdy. W taki sposób odpowiednio nakierowuje umysł. Oto ustanie krzywdy. W taki sposób odpowiednio nakierowuje umysł. Oto ścieżka prowadząca do ustania krzywdy. W taki sposób odpowiednio nakierowuje umysł. Odpowiednie nakierowywanie umysłu prowadzi do zaniku trzech zniewoleń: poglądu o istnieniu trwałej osobowości, wątpliwości dotyczących doktryny, oraz wiary w wyzwolenie poprzez rytuały i ceremonie. Powiadam wam o mnisi. Tych skażeń można się wyzbyć dzięki dostrzeganiu. Wyzbywanie się skażeń dzięki poniechaniu Których omnisi skażeń wyzbyć się można dzięki poniechaniu. Zdarza się mnisi, że mnich odpowiednio rozważając, pozostaje z powściągniętym zmysłem wzroku. Mnisi. W tym, który pozostaje z niepowściągniętym zmysłem wzroku powstaną druzgoczące i gorejące skażenia. A w tym, który pozostaje z powściągniętym zmysłem wzroku, nie będzie druzgoczących i gorących wskażeń. Odpowiednio rozważając, pozostaje z powściągniętym zmysłem słuchu, pozostaje z powściągniętym zmysłem węchu, pozostaje z powściągniętym zmysłem smaku, pozostaje z powściągniętym zmysłem dotyku, pozostaje z powściągniętym umysłem. Mni w tym, który pozostaje z niepowściągniętym umysłem, Powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który pozostaje z powściągniętym umysłem, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Mnisi, w tym, który pozostaje z niepowściągniętymi zmysłami, powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który pozostaje z powściągniętymi zmysłami, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Powiadam wam o mnisi. Tych skażeń można się wyzbyć dzięki poniechaniu wyzbywanie się skażeń dzięki praktycznemu użytkowaniu. Których o mnisi skażeń wyzbyć się można dzięki praktycznemu użytkowaniu? Zdarza się mnisi, że mnich praktycznie użytkuje szaty, odpowiednio rozważając, jedynie żeby przeciwdziałać zimnu, przeciwdziałać gorącu i kontaktowi z kąsającymi owadami, komarami, wiatrem, upałem oraz różnymi pełzającymi stworzeniami, jedynie po to, by zakryć wstydliwe części ciała. Praktycznie użytkuje pożywienie z jałmużny, odpowiednio rozważając, nie dla przyjemności ani dla odurzenia, ani dla polepszenia, ani dla upiększenia. Jedynie z myślą o utrzymaniu i przetrwaniu tego ciała, jedynie by zaspokoić łaknienie, by wspomóc praktykę czystego żywota, porzucając dawne odczucia, nie wzniecając nowych odczuć. Będę żył w zdrowiu, bez poczucia winy pozostając w pełni zadowolonym. Praktycznie użytkuje miejsca spoczynku, odpowiednio rozważając, jedynie żeby przeciwdziałać zimno, przeciwdziałać gorącu i kontaktowi z kąsającymi owadami, komarami, wiatrem, upałem oraz różnymi pełzającymi stworzeniami, jedynie po to, by uchronić się przed zmianami klimatu oraz by cieszyć się z odosobnienia. Praktycznie użytkuje rekwizyt zakonny, lekarstwa pomagające w chorobie, odpowiednio rozważając, po to, by wyleczyć się z choroby, jedynie, żeby przeciwdziałać powstałym gnębiącym odczuciom, oraz by cieszyć się dobrym zdrowiem. Mnisi, w tym, który nie potrafi praktycznie użytkować, powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który potrafi praktycznie użytkować, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Powiadam Wam o mnisi. Tych skażeń można się wyzbyć dzięki praktycznemu użytkowaniu. Wyzbywanie się skażeń dzięki tolerowaniu. Których omnisi skażeń wyzbyć się można dzięki tolerowaniu. Zdarza się mnisi, że mnich odpowiednio rozważając, cierpliwie znosi zimno, gorąco, głód, pragnienie, kąsające owady, komary, wiatr upał, różne pełzające stworzenia, przykre słowa, niechcianą mowę Cierpliwie znosi powstałe w ciele odczucia. Bolesne, przeszywające, kłujące, rozdzierające, nieznośne, znienawidzone, grożące utratą życia. Mnisi, w tym, który nie ma takiej tolerancji, powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który ma taką tolerancję, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Powiadam wam o mnisi. Tych skażeń można się wyzbyć dzięki tolerowaniu. Wyzbywanie się skażeń dzięki unikaniu których o skażeń wyzbyć się można dzięki unikaniu. Zdarza się mnisi, że mnich odpowiednio rozważając, unika dzikich słoni, unika dzikich koni, unika dzikich byków, unika dzikich psów, węży, starych pni drzew, kolczastych zarośli, przepaści, stromizn, rynsztoków, ścieków. Jeśli przesiaduje w niewłaściwych miejscach, jeśli chadza w nieodpowiednie miejsca, jeśli zadaje się ze złymi przyjaciółmi, jego współtowarzysze w mnisim życiu mogą podejrzewać, że zszedł na złą drogę, tak więc odpowiednio rozważając, unika przesiadywania w niewłaściwych miejscach, chadzania w nieodpowiednie miejsca i zadawania się ze złymi przyjaciółmi. Mnisi, w tym, który nie unika takich miejsc, powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który unika tych miejsc, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Powiadam wam o mnisi. Tych skażeń można się wyzbyć dzięki unikaniu. Wyzbywanie się skażeń dzięki odsuwaniu. Których o mnisi skażeń wyzbyć się można dzięki odsuwaniu. Zdarza się mnisi, że mnich, odpowiednio rozważając, nie toleruje, wyzbywa się pojawiających się myśli pożądania, porzuca je i odpycha oraz doprowadza do ich unicestwienia. Pojawiających się myśli gniewu, Pojawiających się myśli okrucieństwa. Odpowiednio rozważając, nie toleruje, wyzbywa się pojawiających się złych i nieodpowiednich myśli, porzuca je i odpycha, oraz doprowadza do ich unicestwienia. Mnisi, w tym, który nie odsuwa takich myśli, powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który odsuwa takie myśli, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Powiadam wam o mnisi, tych skażeń można się wyzbyć dzięki odsuwaniu. Wyzbywanie się skażeń dzięki rozwijaniu medytacji. Których omnisi mnisi skażeń wyzbyć się można dzięki rozwijaniu. Zdarza się mnisi, że mnich, odpowiednio rozważając, rozwija uważność będącą czynnikiem przebudzenia, prowadzącą do oddalenia się od wad, do wygaszenia porząddań, do ustania skażeń, do oderwania się od wszelkich zanieczyszczeń. Odpowiednio rozważając, rozwija badanie damy, będące czynnikiem przebudzenia. Odpowiednio rozważając, rozwija energię, będącą czynnikiem przebudzenia. Odpowiednio rozważając, rozwija radosne uniesienie, będące czynnikiem przebudzenia. Odpowiednio rozważając, rozwija uspokojenie, będące czynnikiem przebudzenia. Odpowiednio rozważając, rozwija skupienie, będące czynnikiem przebudzenia odpowiednio rozważając, rozwija zrównoważenie, będące czynnikiem przebudzenia, prowadzące do oddalenia się od wad, do wygaszenia porządań, do ustania skażeń, do oderwania się od wszelkich zanieczyszczeń. Mnisi, w tym, który nie rozwija czynników przebudzenia, powstaną druzgoczące i gorące skażenia, a w tym, który rozwija czynniki przebudzenia, nie będzie druzgoczących i gorących skażeń. Powiadam Wam o mnisi, tych skażeń można się wyzbyć dzięki rozwijaniu. Jeśli omnisi skażenia, których wyzbyć się powinno dzięki dostrzeganiu, zostają usunięte dzięki dostrzeganiu, skażenia których wyzbyć się powinno dzięki poniechaniu, zostają usunięte dzięki poniechaniu. Skażenia których wyzbyć się powinno dzięki praktycznemu użytkowaniu, zostają usunięte dzięki praktycznemu użytkowaniu. Skażenia, których wyzbyć się powinno dzięki tolerowaniu, Zostają usunięte dzięki tolerowaniu. Skażenia, których wyzbyć się powinno dzięki unikaniu, zostają usunięte dzięki unikaniu. Skażenia, których wyzbyć się powinno dzięki odsuwaniu, zostają usunięte dzięki odsuwaniu. Skażenia, których wyzbyć się powinno dzięki rozwijaniu, zostają usunięte dzięki rozwijaniu. Powiadam wam, mnisi. Wtedy mnich taki powstrzymał wszystkie skażenia. Odciął pragnienie. Wyzwolił się z jarzma. Zrozumiał w pełni swoją chęć mierzenia się z innymi. Ostatecznie położył kres krzywdzie. To właśnie powiedział Błogosławiony. Uradowani mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego. Dhammadaya dasutta, Majjhima Nikaja trzy. Mowa o tych, którzy dziedziczą Damme oto co mu usłyszał pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sawathi w klasztorze Anathapindiki w gaju Jetty tam błogosławiony zwrócił się do mnichów mnisi badante mnisi ci posłyszeli błogosławionego oto co błogosławiony powiedział mnisi bądźcie tymi którzy dziedziczą damę a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne. Z troski o was pomyślałem, jak moi uczniowie mogą być tymi, którzy dziedziczą dammy, a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne. Gdybyście byli tymi, którzy dziedziczą to, co materialne, a nie tymi, którzy dziedziczą dammy, wtedy przyjęłoby się o was, nauczyciel i uczniowie żyją z dziedziczenia tego, co materialne, a nie z dziedziczenia dammy. Wtedy przyjęłoby się również o mnie. Nauczyciel i uczniowie żyją z dziedziczenia tego, co materialne, a nie z dziedziczenia Dammy. Gdybyście byli tymi, którzy dziedziczą Dammy, a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne, wtedy przyjęłoby się o was. Nauczyciel i uczniowie żyją z dziedziczenia Dammy, nie z dziedziczenia tego, co materialne. Wtedy przyjęłoby się również o mnie. Nauczyciel i uczniowie żyją z dziedziczenia dammy, nie z dziedziczenia tego, co materialne. Dlatego też, mnisi, bądźcie tymi, którzy dziedziczą dammy, a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne. Z troski o was pomyślałem: Jak moi uczniowie mogą być tymi, którzy dziedziczą damę, a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne? Co by było, mnisi, gdybym był najedzony? Zaspokojony, pełny, nasycony. Miałbym się dobrze, wziąwszy tyle, ile chciałem. A pozostałoby coś z jałmużny, coś do wyrzucenia. Wtedy przyszłoby dwóch mnichów zamożonych głodem i słabych. Powiedziałbym więc do nich. Doprawdy, mnisi jestem najedzony, zaspokojony, pełny, nasycony. Mam się dobrze, wziąwszy tyle, ile chciałem. Jest tak, że pozostało coś z jałmużny, coś do wyrzucenia. Jeśli potrzebujecie jedzcie. Jeśli nie zjecie, to zaraz to wyrzucę tam, gdzie mało roślin, albo opłuczę wodą, w której nie ma żywych istot. Wtedy pierwszy z mnichów, tak by pomyślał. Błogosławiony jest najedzony, zaspokojony, pełny, nasycony, ma się dobrze, wziąwszy tyle ile chciał, a pozostało coś z jałmużny błogosławionego, coś do wyrzucenia. Jeśli tego nie zjemy, to błogosławiony zaraz to wyrzuci tam, gdzie mało roślin, albo opłucze wodą, w której nie ma żywych istot. A przecież tak było powiedziane przez błogosławionego. Mnisi bądźcie tymi, którzy dziedziczą damę, a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne. To, co pozostało z jałmużny, jest przecież innym rodzajem tego, co materialne. Co by było, gdybym nie zjadł tego, co pozostało z jałmużny? I spędził dzień i noc, będąc głodnym i słabym. Nie zjadłszy tego, co pozostało z jałmużny, spędził dzień i noc, będąc głodnym i słabym. Wtedy drugi z Mnichów tak by pomyślał: Błogosławiony jest najedzony, zaspokojony, pełny, nasycony, ma się dobrze, wziąwszy tyle, ile chciał, a pozostało coś z jałmużny błogosławionego, coś do wyrzucenia. Jeśli tego nie zjemy, to błogosławiony zaraz to wyrzuci tam, gdzie mało roślin, albo opłucze wodą, w której nie ma żywych istot. Co by było, gdybym zjadł to, co pozostało z jałmużny, pozbywszy się głodu i słabości, i tak spędził dzień i noc? Zjadłszy to, co pozostało z jałmużny, pozbył się głodu i słabości, i tak spędził dzień i noc. Mnisi. Mimo, że ten mnich, który zjadł to, co pozostało z jałmużny, pozbywszy się głodu i słabości, tak spędził dzień i noc, to jednak pierwszy mnich jest godzien szacunku i pochwały. Jaka jest tego przyczyna? Jest tak mnisi, ponieważ sprawi to, że przez długi czas mnich ten niewiele będzie chciał, będzie zadowolony, zaprzestanie tego, co niezdrowe, łatwym będzie wykarmienie go, wzniecał będzie energię. Dlatego też, mnisi, bądźcie tymi, którzy dziedziczą damę, a nie tymi, którzy dziedziczą to, co materialne. Z troski o was pomyślałem jak moi uczniowie mogą być tymi którzy dziedziczą damę a nie tymi którzy dziedziczą to co materialne to właśnie powiedział błogosławiony powiedziawszy to spełniony wstał ze swego siedziska i wszedł do miejsca w którym przebywał kasztoru wtedy to zaraz po odejściu błogosławionego szcigodny sari putta zwrócił się do mnichów bracia mnisi bracie Mnisi ci posłyszeli czcigodnego Sari Putte. Oto co czcigodny Sari Putta powiedział. Bracia, w jakiej mierze uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, nie ćwiczą się w odosobnianiu? A w jakiej mierze uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, ćwiczą się w odosobnianiu. Doprawdy, przyszlibyśmy do czcigodnego Sari Putty z daleka, by poznać znaczenie tej wypowiedzi. Dobrze by się stało, gdyby czcigodny Sari Putta zechciał wyjaśnić nam znaczenie tej wypowiedzi. Usłyszawszy to od czcigodnego Sari Putty, mnisi uchwycą to. Zatem, bracia, słuchajcie z należytą uwagą tego, co powiem. Tak będzie, bracie. Mnisi ci posłyszeli czcigodnego Sari Oto, co czcigodny Sari Putta powiedział. Bracia, w jakiej mierze uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, nie ćwiczą się w odosobnianiu. Jest tak, bracia, że uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, nie ćwiczą się w odosobnianiu, nie porzucają tego, co nauczyciel każe im porzucić. Za wiele mają. Są gnuśni, pierwsi do zejścia na złą drogę. Ciężar odosobnienia odkładają. Są tam bracia, starsi mnisi, którzy stają się godni pogardy z trzech powodów. Uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu. Nie ćwiczą się w odosobnianiu. Taki jest pierwszy powód, dla którego starsi mnisi stają się godni pogardy. Nie porzucają tego, co nauczyciel każe im porzucić. Taki jest drugi powód, dla którego starsi mnisi stają się godni pogardy. Mają za wiele, są gnuśni, pierwsi do zejścia na złą drogę. Ciężar odosobnienia odkładają. Taki jest trzeci powód dla którego starsi mnisi stają się godni pogardy. Ci starsi mnisi bracia są tymi, którzy stają się godni pogardy z trzech powodów. Są tam bracia mnisi będący w środkowym stadium, nowi mnisi, którzy stają się godni pogardy z trzech powodów. Uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, nie ćwiczą się w odosobnianiu. Taki jest pierwszy powód, dla którego nowi mnisi stają się godni pogardy. Nie porzucają tego, co nauczyciel każe im porzucić. Taki jest drugi powód, dla którego nowi mnisi stają się godni pogardy. Mają za wiele, są gnuśni, pierwsi do zejścia na złą drogę. Ciężar odosobnienia odkładają. Taki jest trzeci powód, dla którego nowi mnisi stają się godni pogardy. Ci nowi mnisi, bracia, są tymi, którzy stają się godni pogardy z trzech powodów. Bracia. W takiej mierze uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, nie ćwiczą się w odosobnianiu. Bracia. W jakiej mierze uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, ćwiczą się w odosobnianiu? Jest tak, bracia, że uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, ćwiczą się w odosobnianiu, gdy porzucają to, co nauczyciel każe im porzucić, nie mają za wiele, nie są gnuśni, schodzenie na złą drogę odkładają. Są pierwsi do odosobniania. Są tam bracia starsi mnisi, którzy stają się godni pochwały z trzech powodów. Uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, ćwiczą się w odosobnianiu. Taki jest pierwszy powód, dla którego starsi mnisi stają się godni pochwały. Porzucają to, co nauczyciel każe im porzucić. Taki jest drugi powód, dla którego starsi mnisi stają się godni pochwały. Nie mają za wiele. Nie są gnośni, schodzenie na złą drogę odkładają, są pierwsi do odosobniania. Taki jest trzeci powód, dla którego starsi mnisi stają się godni pochwały. Ci starsi mnisi, bracia, są tymi, którzy stają się godni pochwały z trzech powodów. Są tam, bracia, mnisi w środkowym stadium, nowi mnisi, którzy stają się godni pochwały z trzech powodów. Uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, Ćwiczą się w odosobnianiu. Taki jest pierwszy powód, dla którego nowi mnisi stają się godni pochwały. Porzucają to, co nauczyciel każe im porzucić. Taki jest drugi powód, dla którego nowi mnisi stają się godni pochwały. Nie mają za wiele, nie są gnuśni. Schodzenie na złą drogę odkładają. Są pierwsi do odosobniania. Taki jest trzeci powód, dla którego nowi mnisi stają się godni pochwały. Ci nowi mnisi, bracia. Są tymi, którzy stają się godni pochwały z trzech powodów. Bracia, w takiej mierze uczniowie nauczyciela, który przebywa w odosobnieniu, ćwiczą się w odosobnianiu. Złem jest tu, bracia, chciwość, złem jest niechęć. Porzucenie chciwości, porzucenie niechęci, to środkowa droga, która tworzy wizję, tworzy wgląd, prowadzi do uspokojenia, do wyższego poznania, do samoprzebudzenia. Do nibbany. Która to bracia środkowa droga tworzy wizję, tworzy wgląd, prowadzi do uspokojenia, do wyższego poznania, do samoprzebudzenia, do nibbany? Jest to szlachetna ośmiaraka ścieżka, a mianowicie, właściwy pogląd, właściwe nastawienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób życia, właściwy wysiłek, właściwa uważność. Właściwe skupienie. Tym jest środkowa droga, która tworzy wizję, tworzy wgląd, prowadzi do uspokojenia, do wyższego poznania, do samoprzebudzenia, do nibbany. Złem jest tu gniew, żywienie urazy, szydzenie z innych, bycie bezlitosnym, zazdrość, skąpstwo, tworzenie pozorów, skrytość, upór. Porywczość, mierzenie się z innymi, wysokie mniemanie o sobie. Złem jest tu bracia pycha, złem jest niedbalstwo. Porzucenie pychy, porzucenie niedbalstwa, to środkowa droga, która tworzy wizję, tworzy wgląd, prowadzi do uspokojenia, do wyższego poznania, do samoprzebudzenia, do nibbany. Która to bracia środkowa droga tworzy wizję, tworzy wgląd, prowadzi do uspokojenia, do wyższego poznania, do samoprzebudzenia, do nibbany. Jest to szlachetna ośmioraka ścieżka. A mianowicie, właściwy pogląd, właściwe nastawienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób życia, właściwy wysiłek, właściwa uważność. Właściwe skupienie. Tym jest środkowa droga, która tworzy wizję, tworzy wgląd, prowadzi do uspokojenia, do wyższego poznania, do samoprzebudzenia, do nibbany. To właśnie powiedział czcigodny Sariputta. Uradowani mnisi rozkoszowali się słowami czcigodnego Sariputty. Putty. Braja, braja, Madżima Nikaja 4. Mowa o bojaźni i trwodze. Oto co mu usłyszał: pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sawati w klasztorze Anathapindiki w Gaju Jety. W tym czasie Bramin Janus Soni przybył do błogosławionego. Przybliżywszy się do błogosławionego, przywitał się. Po przywitaniu i wyrażeniu szacunku spytał o zdrowie, a następnie usiadł z boku. Siedząc obok, bramin Soni rzekł do błogosławionego: Przyjacielu Gotama, synowie szlachetnych rodów opuszczają swe domy, stając się tymi, którzy wywędrowali z domów bezdomność. Robią tak ze względu na wiarę w mistrza Gotama? Mistrz Gotama jest dla nich przewodnikiem? Mistrz Gotama jest dla nich wielką pomocą? Mistrz Gotama jest ich doradcą? Ludzie ci robią to, co mistrz Gotama. Podążają za tym, co w nim dostrzegli? Tak jest, Braminie. Tak jest, Braminie. Synowie szlachetnych rodów opuszczają swe domy, stając się tymi, którzy wywędrowali z domu w bezdomność. Robią tak ze względu na wiarę we mnie. Jestem dla nich przewodnikiem. Jestem dla nich wielką pomocą. Jestem ich doradcą. Ludzie ci robią to, co ja. Podążają za tym, co we mnie dostrzegli. Niełatwo być zadowolonym przyjacielu Gotamo w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Nie jest łatwe przebywanie w odosobnieniu. Nie jest przyjemne bycie samemu. Można by pomyśleć, że mnich, który nie ma odpowiedniej miary skupienia, w lasach może postradać rozum. Tak jest, braminie. Tak jest, braminie. Niełatwo być zadowolonym braminie w odległych miejscach spoczynku. Odludnych ostępach leśnych nie jest łatwe przebywanie w odosobnieniu nie jest przyjemne bycie samemu. Można by pomyśleć, że mnich, który nie ma odpowiedniej miary skupienia, w lasach może postradać rozum. Ja także, Braminie, przed samoprzebudzeniem, gdy byłem nieprzebudzonym bodhisattą, tak uważałem. Niełatwo być zadowolonym w odległych miejscach spoczynku w odludnych ostępach leśnych nie jest łatwe przebywanie w odosobnieniu. Nie jest przyjemne bycie samemu. Można by pomyśleć, że mnich, który nie ma odpowiedniej miary skupienia, w lasach może postradać rozum. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i bramini, których działania cielesne są nieoczyszczone, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Z powodu ułomności, jaką są nieoczyszczone działania cielesne, tacy szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że moje działania cielesne są nieoczyszczone, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ moje działania cielesne są oczyszczone. Tak jak inni szlachetni przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, mając oczyszczone działania cielesne. Tak braminie. Widząc, że moje działania cielesne są oczyszczone, Znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną braminie. Ci pustelnicy i bramini, których działania mowy są nieoczyszczone, działania umysłowe są nieoczyszczone, sposób życia jest nieoczyszczony, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Z powodu ułomności jako jest nieoczyszczony sposób życia, tacy szacowni pustelnicy i bramini. Wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że mój sposób życia jest nieoczyszczony, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ mój sposób życia jest oczyszczony. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, mając oczyszczony sposób życia. Tak, braminie. Widząc, że mój sposób życia jest oczyszczony znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy przeszywani są porządliwością, zauroczeni przyjemnościami zmysłowymi, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest przeszywanie porządliwością, zauroczenie przyjemnościami zmysłowymi, tacy szacowni pustelnicy i bramini, wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że ja jestem przeszywany porządliwością, zauroczony przyjemnościami zmysłowymi, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Ponieważ nie jestem porządliwy, tak jak inni szlachetni przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, bez pożądliwości, Tak braminie. Widząc, że nie jestem pożądliwy, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy z gniewem w sercach, z umysłami przepełnionymi okrutnymi myślami. Gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest gniew w sercu i umysł pełen okrutnych myśli. Ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że ja mam gniew w sercu i umysł przepełniony okrutnymi myślami, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ mam serce wypełnione miłującą dobrocią. Tak jak inni szlachetni przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z sercem wypełnionym miłującą dobrocią. Tak, braminie, widząc, że mam serce wypełnione miłującą dobrocią, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy z przewlekłym odrętwieniem i ospałością, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych z powodu ułomności, jaką jest przewlekłe odrętwienie i ospałość. Ci szacowni pustelnicy i bramini, Wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że ja przebywam z przewlekłym odrętwieniem i ospałością, gdy jestem w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ zanikły u mnie odrętwienie i ospałość. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych bez odrętwienia i ospałości. Tak, braminie. Widząc, że zanikło odrętwienie i ospałość. Znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy mają poruszone, niespokojne umysły, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest poruszony, niespokojny umysł, ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że ja mam poruszony, niespokojny umysł, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ mam uspokojony umysł. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych z uspokojonym umysłem. Tak braminie, widząc, że mam uspokojony umysł, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy odczuwają niepewność i mają wątpliwości, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest niepewność i wątpliwości, ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że ja odczuwam niepewność i mam wątpliwości, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych ponieważ przekroczyłem wątpliwości. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, bez wątpliwości. Tak, braminie. Widząc, że przekroczyłem wątpliwości, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy wywyższają siebie i pogardzają innymi, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest wywyższanie siebie i pogarda dla innych, ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że ja wywyższam siebie i pogardzam innymi, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ nie wywyższam się i nie pogardzam innymi. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, bez wywyższania siebie i bez pogardy dla innych. Tak, braminie. Widząc, że nie wywyższam się i nie pogardzam innymi, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy są zlęknieni, struchlali, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest lęk i struchlenie, ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że jestem zlękniony czy struchlały, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ nie jeżą mi się włosy ze strachu. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Bez jeżenia się włosów ze strachu. Tak, braminie, widząc, że nie jeżą mi się włosy ze strachu, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy chcą osiągnąć zysk, poważanie i sławę, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest chęć osiągnięcia zysku, poważania i sławy, Ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że chcę osiągnąć zysk, poważanie i sławę, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ niewiele mi potrzeba. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, niewiele potrzebując. Tak, braminie. Widząc, że mam niewielkie potrzeby, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy nie mają zapału, mają niewielką energię, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest brak zapału i niewielka energia, ci szacowni pustelnicy i bramini, wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że nie mam zapału, że mam niewiele energii, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ mam inicjującą energię. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, mając inicjującą energię. Tak, braminie. Widząc, że mam inicjującą energię. Znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy mają rozproszoną uważność i brak przejrzystego pojmowania, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności jaką jest rozproszona uważność i brak przejrzystego pojmowania, ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że mam rozproszoną uważność i brak przejrzystego pojmowania, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ ustanowiłem uważność. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z ustanowioną uważnością. Tak, braminie, widząc, że ustanowiłem uważność, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy mają niespójny, zbłąkany umysł, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest niespójny, zbłąkany umysł, ci szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że mam niespokojny, zbłąkany umysł, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ osiągnąłem skupienie. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, po osiągnięciu skupienia. Tak, braminie. Widząc, że osiągnąłem skupienie, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i bramini, którzy są nierozumni i przyćmieni, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest nierozumność i przyćmienie, tacy szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że jestem nierozumny i przyćmiony, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Ponieważ osiągnąłem mądrość. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych po osiągnięciu mądrości. Tak, Braminie, widząc, że osiągnąłem mądrość, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Tak było i ze mną, Braminie. Doprawdy, bywają wyznaczone wyjątkowe noce czternastego i piętnastego dnia co dwa tygodnie oraz ósmego w połowie faz księżyca. Co gdybym w czasie takich nocy jak te przebywał w miejscach spoczynku budzących grozę i podnoszących włosy na głowie, takich jak uroczyska w parkach, uroczyska w lasach, uroczyska pod drzewami, tak by się przekonać, czym jest bojaźń i trwoga. Tak więc, braminie, w późniejszym czasie w wyznaczone wyjątkowe noce czternastego i piętnastego dnia co dwa tygodnie oraz ósmego w połowie faz księżyca w noce takie jak te, przebywałem w miejscach spoczynku budzących grozę i podnoszących włosy na głowie, takich jak uroczyska w parkach, uroczyska w lasach, uroczyska pod drzewami. Gdy tam przebywałem, braminie, dzika zwierzyna podchodziła. Paw zeskoczył z gałęzi, wiatr ruszał liśćmi. Tak było i ze mną, braminie. Doprawdy zbliża się do mnie bojaźń i trwoga. Tak było i ze mną, braminie. Co mnie przyciąga do przebywania w strachu? Tak jak to bywa, gdy podchodzi do mnie bojaźń i trwoga, co by było, gdybym tak jak jestem mógł okiełznać bojaźń i trwogę? Tak też braminie, gdy chodziłem w tej z powrotem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie stawałem, nie siadałem, nie kładłem się, dopóki, chodząc w tej z powrotem, nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Tak też braminie, gdy stałem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie chodziłem w tej z powrotem. Nie siadałem, nie kładłem się. Dopóki stojąc nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Tak też braminie, gdy siedziałem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie kładłem się, nie stawałem. Nie chodziłem w tej z powrotem, dopóki siedząc nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Tak też braminie, gdy leżałem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie siadałem, nie stawałem. Nie chodziłem w tej z powrotem, dopóki leżąc nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Są także o braminie pewni pustelnicy i bramini uznający noc za dzień, uznający dzień za noc. Powiadam, że ci pustelnicy i bramini tkwią w ułudzie. Ja braminie uznaję noc za noc, uznaję dzień za dzień. Właściwie by mówiono, powiadając o kimś tak. Niepodlegająca ułudzie istota w świecie powstała dla dobrodziejstwa wielu, dla szczęścia wielu, współczująca światu, aby korzyść, dobrodziejstwo i szczęście, Dewom oraz ludziom dała. Właściwie by mówiono, powiadając tak o mnie. Niepodlegająca u łudzie istota w świecie powstała dla dobrodziejstwa wielu, dla szczęścia wielu, współczująca światu, aby korzyść, dobrodziejstwo i szczęście dewom oraz ludziom dała. Inicjująca energia przylgnęła do mnie braminie. Powstała niezmącona uważność. Moje ciało było uspokojone i bez poruszeń. Mój umysł stabilny i ujednolicony. Oddzielony braminie od przyjemności zmysłowych. Oddzielony od szkodliwych stanów. Wraz z przywodzącym rozpatrywaniem, jak też z utrzymywanym dochodzeniem oraz radosnym uniesieniem i błogością. Zrodzonymi z odosobnienia. Osiągnąłem pierwszą dzianę i przebywałem w niej. Wraz z uspokojeniem przywodzącego rozpatrywania i utrzymywanego dochodzenia osiągnąłem drugą dzianę i przebywałem w niej. Jej cechy to wewnętrzne wyciszenie i ujednolicenie umysłu, jak też brak przywodzącego rozpatrywania i brak utrzymywanego dochodzenia. Zawiera radosne uniesienie i błogość zrodzone ze skupienia. Wraz z wygaszeniem radosnego uniesienia przebywałem w zrównoważeniu. Będąc uważnym, mając przejrzyste pojmowanie, osiągnąłem trzecią dzianę i przebywałem w niej odczuwając na własnej skórze tę przyjemność, którą szlachetni wychwalają. Przyjemnie przebywa ten, kto zrównoważony i uważny. Wyzbywszy się przyjemności, wyzbywszy się bólu, po wcześniejszym odsunięciu błogości i smutku, osiągnąłem czwartą dzianę, która jest ani przyjemna, ani bolesna. I przebywałem w niej z czystą uważnością, dzięki zrównoważeniu. Kiedy mój umysł był tak skupiony, oczyszczony, rozjaśniony, niesplamiony, uwolniony od zanieczyszczeń, elastyczny, sprawczy, stabilny i niewzruszony, nakierowałem go na poznanie i przypomnienie sobie poprzednich pobytów. Przypomniałem sobie wiele poprzednich pobytów, mianowicie jedno życie, dwa życia, trzy życia. Cztery życia, pięć żyć, dziesięć żyć, pięćdziesiąt żyć, sto żyć, sto tysięcy żyć, wiele cyklów rozszerzania się wszechświata, wiele cyklów kurczenia się wszechświata, wiele cyklów rozszerzania i kurczenia się wszechświata. Tu tak miałem na imię, byłem z takiego klanu, takiego koloru miałem skórę, takie było moje pożywienie, takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu. Tyle trwała moja egzystencja. Przeminąłem tam, umarłem, pojawiłem się gdzie indziej. Tam też tak miałem na imię. Byłem z takiego klanu, takiego koloru miałem skórę. Takie było moje pożywienie. Takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu. Tyle trwała moja egzystencja. Przeminąłem tam, pojawiłem się tutaj. Tak różnego rodzaju cechy i szczegóły poprzednich pobytów sobie przypomniałem. To była braminie w pierwszej części nocy pierwsza wiedza, jaką osiągnąłem, gdy ze zniszczeniem niewiedzy wiedza powstała. Wraz z powstaniem światła ciemność zniszczyłem. Jak ten, kto niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem, tak i ja przebywałem. Kiedy mój umysł był tak skupiony, oczyszczony, rozjaśniony, niesplamiony, uwolniony od zanieczyszczeń, elastyczny, sprawczy, stabilny i niewzruszony, Nakierowałem go na poznanie przemijania i pojawiania się istot. Niebiańskim okiem oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, pojąłem, jak istoty odchodzą i pojawiają się ponownie, liche i wzniosłe, piękne i brzydkie, spełnione i błądzące we własnym działaniu. Te cenne istoty kierowały w nieodpowiedni sposób ciałem, mową, umysłem, te cenne istoty drwiły ze szlachetnych, miały niewłaściwe poglądy. A gdy działały zgodnie z niewłaściwymi poglądami, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiały się w stanie niedoli, w błędnym, upadłym, piekielnym świecie. Te cenne istoty kierowały w odpowiedni sposób ciałem, mową, umysłem, te cenne istoty nie drwiły ze szlachetnych, miały właściwe poglądy, a gdy działały zgodnie z właściwymi poglądami, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiały się w pomyślnym stanie, w świecie niebios niebiańskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, pojąłem istoty odchodzące i pojawiające się ponownie, liche i wzniosłe, piękne i brzydkie, spełnione i błądzące we własnym działaniu. To była braminie w środkowej części nocy druga wiedza, jaką osiągnąłem, gdy ze zniszczeniem niewiedzy wiedza powstała, wraz z powstaniem światła ciemność zniszczyłem jak ten, kto niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem, tak i ja przebywałem. Kiedy mój umysł był tak skupiony, oczyszczony, rozjaśniony, niesplamiony, uwolniony od zanieczyszczeń, elastyczny, sprawczy, stabilny i niewzruszony, nakierowałem go na poznanie usunięcia skażeń. Oto krzywda odkryłem zgodnie z rzeczywistością, oto przyczyna powstania krzywdy. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ustanie krzywdy. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ścieżka prowadząca do ustania krzywdy. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto skażenia. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto przyczyna powstania skażeń. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ustanie skażeń. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ścieżka prowadząca do ustania skażeń. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Gdy to pojąłem, gdy to dostrzegłem, umysł wyzwolił się ze skażenia, jakim jest pożądanie, umysł wyzwolił się ze skażenia, jakim jest stawanie się, umysł wyzwolił się ze skażenia, jakim jest niewiedza. Z wyzwoleniem pojawiło się poznanie, wyzwolenie. Odkryłem, że odradzanie zostało zakończone, święte życie zostało dopełnione. To, co należało zrobić, zostało zrobione. Nie będzie kolejnego stawania się. To była Braminie w ostatniej części nocy trzecia wiedza, jaką osiągnąłem. Gdy ze zniszczeniem niewiedzy, wiedza powstała. Wraz z powstaniem światła, ciemność zniszczyłem. Jak ten, kto niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem, tak i ja przebywałem. Być może Braminie pomyślisz tak. Pustelnik Gotama do dziś nie jest wolny od pragnienia, niechęci i ułudy, dlatego przebywa w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Nie postrzegaj tego braminie w ten sposób. Widzę dwa powody braminie, by przebywać w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych ze względu na własną przyjemność przebywania tam i współczucie dla przyszłych pokoleń. Rzeczywiście to dlatego, że mistrz Gotama jest godnym i w pełni samoprzebudzonym. Ma on współczucie dla przyszłych pokoleń. Wspaniale, mistrzu Gotamo, wspaniale, mistrzu Gotamo. To tak, jakby czcigodny panie, człowiek postawił z powrotem coś, co było przewrócone, jakby odkrył ukryte, jakby wskazano drogę zagubionemu, jakby przyniesiono lampę w ciemności z taką myślą. Ci, którzy mają oczy, Będą widzieli wszystko wyraźnie. W taki też sposób została mi ukazana dama przez Błogosławionego. Chciałbym mieć schronienie w Mistrzu Gotamie, w Damie i w mnisiej Sandze. Czcigodny Mistrzu Gotamo, niech Błogosławiony traktuje mnie jako współwyznawcę, tego, który od dziś znalazł schronienie na resztę życia. Anangana Sutta, Mazdiman Nikaya 5. Mowa o braku splamień. Oto com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sawati w klasztorze Anathapindiki w gaju Jety. Tam czcigodny Sariputta zwrócił się do mnichów, bracia mnisi, bracie, mnisi ci posłyszeli czcigodnego Putte. Oto co czcigodny Sariputta powiedział. Można znaleźć, bracia, cztery typy ludzi na świecie. Które to cztery? Jednym z nich jest bracia człowiek pełen splamień, który nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Jednym z nich jest bracia człowiek pełen splamień, który pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Jednym z nich jest bracia człowiek bez splamień, który nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością, nie istnieją we mnie wewnętrzne plamienia. Jednym z nich jest bracia człowiek bez splamień, który pojmuje zgodnie z rzeczywistością, nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Jest tam bracia wśród tych dwóch osób, które są pełne splamień, ta, która nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia, ta jest gorsza. Jest tam bracia wśród tych dwóch osób, które są pełne splamień, ta, która pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Ta jest znakomitsza. Jest tam bracia wśród tych dwóch osób, które są bez splamień. Ta, która nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością. Nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Ta jest gorsza. Jest tam bracia wśród tych dwóch osób, które są bez splamień. Ta, która pojmuje zgodnie z rzeczywistością. Nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Ta jest znakomitsza. Gdy to zostało powiedziane. Oto co czcigodny Maha Mogallana powiedział czcigodnemu Sariputcie. Co jest przyczyną, bracie Sariputto, od czego to zależy, że z dwóch osób pełnych splamień, jedną przedstawia się jako gorszą, a jedną jako znakomitszą. Co jest przyczyną, bracie Sariputto, od czego to zależy, że z dwóch osób bez splamień, jedną przedstawia się jako gorszą, a jedną jako znakomitszą. Jest tam bracie wśród tych dwóch osób, które są pełne splamień, ta, która nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Można oczekiwać, że nie będzie ona dokładać starań, nie będzie się wysilać, nie będzie wzbudzać energii, aby wyzbyć się tych splamień. Gdy jej czas się wypełni, umysł jej będzie pełen chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. To tak, jakby bracie ktoś przyniósł z targu albo z kuźni talerz z brązu, pokryty brudem i plamami. Jego posiadacze nie jedliby z niego, nie oczyściliby go, a rzuciliby go w brudny kąt. W ten sposób, bracie, czy ten talerz z brązu mógłby później stać się bardziej zanieczyszczony, mieć coraz większe plamy? Tak, bracie. Tak samo, bracie, wśród tych dwóch osób, które są pełne splamień, ta, która nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia, nie będzie dokładać starań, nie będzie się wysilać, nie będzie wzbudzać energii, aby wyzbyć się tych splamień. Gdy jej czas się wypełni, umysł jej będzie pełen chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. Jest tam bracie wśród tych dwóch osób, które są pełne splamień, ta, która pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia – można oczekiwać, że będzie ona dokładać starań, będzie się wysilać, będzie wzbudzać energię, aby wyzbyć się tych splamień. Gdy jej czas się wypełni, umysł jej będzie bez chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. To tak, jakby bracie ktoś przyniósł z targu albo z kuźni talerz z brązu, pokryty brudem i plamami. Jego posiadacze jedliby z niego, oczyściliby go, nie rzuciliby go w brudny kąt. W ten sposób, bracie... Czy ten talerz z brązu mógłby później stać się jeszcze jaśniejszy, jeszcze czystszy? Tak, bracie. Tak samo, bracie, wśród tych dwóch osób, które są pełne splamień, ta, która pojmuje zgodnie z rzeczywistością, istnieją we mnie wewnętrzne splamienia, będzie dokładać starań, będzie się wysilać, będzie wzbudzać energię, aby wyzbyć się tych splamień. Gdy jej czas się wypełni, będzie bez chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń w umyśle. Jest tam bracie wśród tych dwóch osób, które są bez splamień, ta, która nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością. Nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Można oczekiwać, że będzie ona kierowała umysł na znamiona piękna. Z tak nakierowanym umysłem na znamiona piękna, rządza będzie siać w zepsucie w jej sercu. Gdy jej czas się wypełni, umysł jej będzie pełen chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. To tak jakby bracie ktoś przeniósł stargu albo z kuźni talerz z brązu, jasny i czysty. Jego posiadacze nie jedliby z niego, nie oczyściliby go, a rzuciliby go w brudny kąt. W ten sposób, bracie, czy ten talerz z brązu mógłby później stać się bardziej zanieczyszczony, mieć coraz większe plamy? Tak, bracie. Tak samo, bracie, wśród tych dwóch osób, które są bez splamień, ta, która nie pojmuje zgodnie z rzeczywistością, nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia, będzie kierowała umysł na znamiona piękna. Z umysłem nakierowanym na znamiona piękna rządza będzie siać zepsucie w jej sercu. Gdy jej czas się wypełni, umysł jej będzie pełen chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. Jest tam bracie wśród tych dwóch osób, które są bez splamień, ta, która pojmuje zgodnie z rzeczywistością. Nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia. Można oczekiwać, że nie będzie ona kierowała umysłu na znamiona piękna, z umysłem nienakierowanym na znamiona piękna, żądza nie będzie siać zepsucia w jej sercu. Gdy jej czas się wypełni, umysł jej będzie bez chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. To tak, jakby bracie ktoś przyniósł z targu albo z kuźni talerz z brązu, jasny i czysty. Jego posiadacze jedliby z niego, oczyściliby go, nie rzuciliby go w brudny kąt. W ten sposób, bracie, czy ten talerz z brązu mógłby później stać się jeszcze jaśniejszy, jeszcze czystszy? Tak, bracie. Tak samo bracie, wśród tych dwóch osób, które są bez splamień, ta, która pojmuje zgodnie z rzeczywistością, nie istnieją we mnie wewnętrzne splamienia, nie będzie kierowała umysłu na znamiona piękna, z umysłem nienakierowanym na znamiona piękna rządza nie będzie siać zepsucia w jej sercu. Gdy jej czas się wypełni, Umysł jej będzie bez chciwości, niechęci, ułudy, splamień i zanieczyszczeń. Taka jest przyczyna, bracie Mogallano. Od tego zależy, że z dwóch osób pełnych splamień, jedną przedstawia się jako gorszą, a jedną jako znakomitszą. Taka jest przyczyna, bracie Mogallano. Od tego zależy, że z dwóch osób bez splamień, jedną przedstawia się jako gorszą, a jedną jako znakomitszą. Mówi się, bracie. Brak splamień, brak splamień. Do czego jednak, bracie, ten termin splamienie się odnosi? Terminem splamienia, bracie, określamy złe i szkodliwe zachowania wynikające z chcenia. Może się tak stać, bracie, że w jakimś mnichu pojawi się takie życzenie. Gdy popełnię wykroczenie, oby inni mnisi się o tym nie dowiedzieli. Może się tak stać, bracie, że mnisi uznaliby, że mnich ten to popełniający wykroczenie, myśląc Mnisi uznali, że jestem mnichem popełniającym wykroczenie, staje się on rozgniewany i poruszony. Rozgniewanie i poruszenie, oba są z Może się tak stać, bracie, że w jakimś mnichu pojawi się takie życzenie. Gdy popełnię wykroczenie, oby inni mnisi upomnieli mnie potajemnie, nie pośród sangi. Może się tak stać, bracie, że mnisi upomną mnicha pośród sangi, a nie potajemnie. Myśląc, mnisi upomnieli mnie pośród sangi, a nie potajemnie. Staje się on rozgniewany i poruszony. Rozgniewanie i poruszenie oba są z splamieniami. Może się tak stać, bracie, że w jakimś mnichu pojawi się takie życzenie. Gdy popełnię wykroczenie, oby mnie upomniał ktoś mi równy, nie ktoś, kto nie jest mi równy. Oby nauczyciel podczas nauczania damy przepytywał ciągle tylko mnie, a nie przepytywał ciągle tylko innego mnicha. Oby mnisi wchodzący do wioski po pożywienie wystawili mnie na czele. A nie wystawiali na czele innego mnicha. Obym to ja dostawał najlepsze siedzenie, najlepszą wodę, najlepsze kęsy w klasztornym refektarzu, a nie inny mnich. Obym to ja wyrażał dziękczynienie po jedzeniu w refektarzu, a nie inny mnich. Obym to ja uczył damy mnichów przebywających w klasztorze, a nie inny mnich. Obym to ja uczył damy mniszki przebywające w klasztorze. Obym to ja uczył damy świeckich wyznawców. Obym to ja uczył damy, świeckie wyznawczynie przebywające w klasztorze, a nie innym nich. Oby mnisi mnie szanowali, uznawali za ważnego, mieli o mnie wysokie mniemanie, oddawali mi cześć, a nie innemu mnichowi. Oby niszki, świeccy wyznawcy, świeckie wyznawczynie mnie szanowały, uznawały za ważnego, miały o mnie wysokie mniemanie, oddawały mi cześć, a nie innemu mnichowi. Obym otrzymywał doskonałe szaty. A nie inny mnich. Obym otrzymywał doskonałe pożywienie z jałmużny. Doskonałe miejsca spoczynku. Obym otrzymywał doskonałe rekwizyty zakonne. Lekarstwa pomagające w chorobie, a nie inny mnich. Może się tak stać, bracie, że inny mnich będzie otrzymywał doskonałe rekwizyty zakonne. Lekarstwa pomagające w chorobie, a nie ten mnich. Myśląc, inny mnich otrzymuje doskonałe rekwizyty zakonne. Lekarstwa pomagające w chorobie, a nie ja. Staje się on rozgniewany i poruszony. Rozgniewanie i poruszenie oba są splamieniami. Właśnie tym terminem, splamienia, bracie, określamy złe i szkodliwe zachowania wynikające z chcenia. Jeśli, bracie, określone złe i szkodliwe zachowania będące w mnichu i wynikające z chcenia nie zostały przez niego porzucone, co widać i słychać, nawet jeśli jest leśnym mnichem, przebywającym w odległym miejscu spoczynku, Żyjącym z jałmużny, chodzącym bez pominięcia żadnego domu, noszącym liche szaty, wzięte z brudnej sterty, jego współbracia w świętym żywocie nie będą go szanowali, uznawali za ważnego, mieli o nim wysokiego mniemania, nie będą oddawali mu czci. Jaka jest tego przyczyna? Jest tak dlatego, że te określone złe i szkodliwe zachowania wynikające z chcenia nie zostały porzucone, co widać i słychać. To tak, jakby bracie ktoś przyniósł z targu albo z kuźni talerz z brązu, jasny i czysty, a jego posiadacze, przygotowawszy na nim truchło węża, psa czy człowieka, przykryliby to innym talerzem z brązu, weszliby na plac targowy. Jakiś człowiek, widząc ich, mógłby powiedzieć: Hejże, co tam nie siecie dobrego? Ten ktoś mógłby, podnosząc talerz, unosząc przykrywkę, zajrzeć do środka. Wraz z dostrzeżeniem tego ogarnęłoby go obrzydzenie, wzgarda i wstręt. Gdyby był głodny, odechciałoby mu się jeść, a co dopiero, gdyby był syty. W ten sam sposób, bracie, jeśli określone złe i szkodliwe zachowania będące w jakimś mnichu i wynikające z chcenia nie zostały przez niego porzucone, co widać i słychać, nawet jeśli jest leśnym mnichem, przebywającym w odległym miejscu spoczynku, żyjącym z jałmużny, chodzącym bez pominięcia żadnego domu, noszącym liche szaty, wzięte z brudnej sterty, jego współbracia w świętym żywocie nie będą go szanowali, uznawali za ważnego, mieli o nim wysokiego mniemania, oddawali mu czci. Jaka jest tego przyczyna? Jest tak dlatego, że te określone złe i szkodliwe zachowania, wynikające z chcenia, nie zostały porzucone, co widać i słychać. Jeśli w jakimś mnichu bracie określone złe i szkodliwe zachowania wynikające z chcenia zostały porzucone, co widać i słychać, nawet jeśli jest mnichem żyjącym w środku wioski, utrzymywanym z zaproszeń, noszącym szaty podarowane przez gospodarzy, jego współbracia w świętym żywocie będą go szanowali, uznawali za ważnego, mieli o nim wysokie mniemanie, będą oddawali mu cześć. Jaka jest tego przyczyna? Jest tak dlatego, że te określone złe i szkodliwe zachowania wynikające z chcenia zostały porzucone, co widać i słychać. To tak, jakby bracie ktoś przyniósł z targu albo z kuźni talerz z brązu, jasny i czysty. A jego posiadacze, przygotowawszy na nim ugotowany, odsiany ryż sali, bez żadnych ciemniejszych ziaren, z różnymi sosami, różnymi przyprawami, przykryliby to innym talerzem z brązu i wyszliby na plac targowy. A jakiś człowiek, widząc ich, powiedziałby: Hejże, co tam niesiecie dobrego? Ten ktoś, podnosząc talerz, unosząc przykrywkę, zajrzałby do środka. Wraz z dostrzeżeniem tego ogarnąłby go podziw. Nie czułby wzgardy i wstrętu. Gdyby był syty, zachciałoby mu się jeść. A co dopiero, gdyby był głodny? W ten sam sposób, bracie, jeśli określone złe i szkodliwe zachowania, będące w jakimkolwiek mnichu i wynikające z chcenia. Zostały przez niego porzucone, co widać i słychać, nawet jeśli jest mnichem żyjącym w środku wioski, utrzymywanym z zaproszeń, noszącym szaty podarowane przez gospodarzy. Jego współbracia w świętym żywocie będą go szanowali, uznawali za ważnego, mieli o nim wysokie mniemanie, będą oddawali mu cześć. Jaka jest tego przyczyna? Jest tak dlatego, że te określone złe i szkodliwe zachowania wynikające z chcenia zostały porzucone. Co widać i słychać. Gdy to zostało powiedziane, oto co czcigodny maha Mogallana odrzekł czcigodnemu Sariputcie. Pojawiło mi się porównanie, bracie Sariputto. Wyjaw je, bracie Mogallano. Pewnego razu, bracie, przebywałem niedaleko miasta Radziagachy w Giribadja. Wtedy też, bracie, przed południem, ubrawszy się, wziąwszy miskę i szatę, udałem się do Radziagachy po Jałmużnę. W owym czasie, bracie, Samiti, syn kołodzieja, ociosywał obodę koła odwozu. Był tam też Adziwaka o imieniu Panduputta, on dziś także syn kołodzieja. Wtedy to, bracie, w umyśle Adziwaki-Panduputty powstało takie przemyślenie. Doprawdy, niechaj sami ty, syn kołodzieja, ociosze na tej obodzie to wygięcie, tę te krzywiznę, ten defekt, tak by oboda pozbawiona wygięć, krzywizn i defektów była gładka i mocna. Tak jak bracie w Adziwace Panduputcie powstało takie rozpatrywanie, tak też Samiti, syn kołodzieja, ociosał na tej obodzie to wygięcie, tę te krzywiznę, ten defekt. Wtedy to bracie Adziwaka Panduputta, on dziś także syn kołodzieja, podniesiony na duchu, wygłosił te podniosłe słowa. Ociosuje, jakby sercem swym serce me znał. W ten sam sposób bracie, te osoby bez wiary, które wywędrowały z domów bezdomność, nie ze względu na wiarę, ale by tak zarabiać na życie, są skryte, tworzące pozory, naciągające, niespokojne, wyniosłe, kapryśne, gadatliwe, mówiące frywolnie, niechroniące chroniące wrót swych zmysłów, nieumiarkowane w jedzeniu, nieoddane czuwaniu, nie mające na względzie pustelniczego życia, bez wielkiego szacunku dla ćwiczenia się, za wiele mają, są gnuśne. Pierwsze do zejścia na złą drogę ciężar odosobnienia odkładają. Są bez zapału, bez energii, mają rozproszoną uważność, nie mają przejrzystego pojmowania, mają niespójny, zbłąkany umysł, są nierozumne, przyćmione. Tak czcigodny Sariputta, porządkując dammę, ociosuje ich błędy, jakby sercem swym serce me znał. Jednak są synowie rodzin, którzy pełni wiary wywędrowali z domów bezdomność, nie po to, by tak zarabiać na życie. Nie są skryci, nie tworzą pozorów. Nie naciągający, spokojni, nie wyniośli, nie kapryśni, nie gadatliwi. Nie mówiący frywolnie, chroniący wrota swych zmysłów. Umiarkowani w jedzeniu, oddani czuwaniu. Mający wzgląd na pustelnicze życie. Z wielkim szacunkiem dla ćwiczenia się. Nie mający za wiele, nie gnuśni. Schodzenie na złą drogę odkładający. Pierwsi do odosobnienia. Mający inicjującą energię, z usilnym staraniem, z ustanowioną uważnością, z przejrzystym pojmowaniem, z umysłem stabilnym i ujednoliconym, posiadającym mądrość, nie przyćmieni, ci, usłyszawszy porządkowanie damy czcigodnego Sariputty, mniemam, że nieomal spijają jego słowa i myśli i pożywiają się nimi. Jak wspaniale doprawdy, panie, że tych żyjących świętym życiem odszkodliwego podniesiono i w pożytecznym ustanowiono. To tak, jakby bracie mężczyzna lub kobieta lub dziecko, młodzi, uwielbiający się przeozdabiać z umytą głową, po otrzymaniu wianka lilii wodnych lub wianka jaśminów lub wianka attimutak, wzięli go w obie dłonie i położyli go sobie na czubku głowy. Tak samo synowie rodzin, którzy pełni wiary, wywędrowali z domów bezdomność. Nie po to, by tak zarabiać na życie. Nie są skryci, nie tworzą pozorów, nie naciągający, spokojni, nie wyniośli, nie kapryśni, Niegadatliwi, nie mówiący frywolnie, chroniący wrota swych zmysłów, umiarkowani w wiedzeniu, oddani czuwaniu, mający wzgląd na pustelnicze życie z wielkim szacunkiem dla ćwiczenia się, nie mający za wiele, niegnuśni, schodzenie na złą drogę odkładający, pierwsi do odosobnienia, mający inicjującą energię z usilnym staraniem, z ustanowioną uważnością, z przejrzystym pojmowaniem, z umysłem stabilnym i ujednoliconym posiadający mądrość, nie przyćmieni, ci, usłyszawszy porządkowanie damy czcigodnego Sari Putty, mniemam, że nieomal spijają jego słowa i myśli i pożywiają się nimi. Jak wspaniale, do prawdy, panie, że tych żyjących świętym życiem od szkodliwego podniesiono i w pożytecznym ustanowiono. Tak też tych dwóch wielkich nagów współradowało się tym, co sobie dobrze powiedzieli. Anangheya Sutta. Mađima Nikaja 6. Mowa o oczekiwaniach. Oto, co usłyszał. Pewnego razu, błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sawati, w klasztorze Anaata Pindyki, w Gaju Jetty. Tam, błogosławiony, zwrócił się do mnichów. Mnisi, Badante, mnisi ci posłyszeli błogosławionego. Oto, co błogosławiony powiedział. Mnisi, pozostawajcie przestrzegając zasad moralnych przestrzegając pati mokhy. Bądźcie powściągnięci przez pati mokhy. Powstrzymujcie się dzięki niej. Przestrzegajcie określonych zasad zachowania. Dostrzegajcie zagrożenie nawet w najmniejszym błędzie. Praktykujcie zgodnie z podstawami treningu. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym był drogi współbraciom w świętym żywocie, podziwiany, uznawany za ważnego i doceniany przez nich. Niech przestrzega zasad moralnych. Niech będzie oddany wewnętrznemu spokojowi umysłu. Niech nie zaniedbuje zagłębiania się w dziany. Niech będzie obdarzony wglądem, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym otrzymywał szaty, pożywienie, miejsca spoczynku, rekwizyty zakonne w postaci lekarstw pomagających w chorobie. Niech przestrzega zasad moralnych. Niech będzie oddany wewnętrznemu spokojowi umysłu. Niech nie zaniedbuje zagłębiania się w dziany. Niech będzie obdarzony wglądem, jako walec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, oby szaty, pożywienie, miejsca spoczynku, rekwizyty zakonne, w postaci lekarstw pomagających w chorobie, których używam, przyniosły wielkie owoce, wielką korzyść tym, którzy je dają, niech przestrzega zasad moralnych. Niech będzie oddany wewnętrznemu spokojowi umysłu. Niech nie zaniedbuje zagłębiania się w dziany. Niech będzie obdarzony wglądem. Jakoby walec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, aby moja rodzina i krewni, którzy zmarli, będący w zaświatach, mogli wspomnieć mnie, i oby wzbudziło to jasność w ich sercach, i oby przyniosło im to wielkie owoce, wielką korzyść. Niech przestrzega zasad moralnych, niech będzie oddane wewnętrznemu spokojowi umysłu, niech nie zaniedbuje zagłębiania się w dziany, niech będzie obdarzony wglądem, jakoby walec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym trwał, przezwyciężając niezadowolenie i zadowolenie, obym nie został zwyciężony przez niezadowolenie, oby powstające niezadowolenie raz za razem było pokonywane, niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym trwał, przezwyciężając bojaźń i trwogę, obym nie został zwyciężony przez bojaźń i trwogę oby powstająca bojaźń i trwoga raz za razem były pokonywane. Niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym bez trudu, kłopotu czy wysiłku osiągnął cztery dziany, które są wyższymi stanami umysłu, przyjemnym przebywaniem w doczesności. Niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania... Obym mógł samemu doświadczyć tych niematerialnych wyswobodzeń, które, przepełnione spokojem, przekraczają formę. Niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym dzięki pokonaniu trzech niższych zniewoleń stał się wchodzącym w strumień, nie mogącym upaść w światy niedoli, nieodwołalnie kierującym się ku samoprzebudzeniu. Niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym dzięki pokonaniu trzech niższych zniewoleń oraz zmniejszeniu pożądania, niechęci i ułudy stał się raz powracającym, tak by tylko raz powróciwszy do tego świata zakończyć powstawanie krzywdy, niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, Obym dzięki pokonaniu pięciu niższych zniewoleń spontanicznie pojawił się tam, gdzie osiągnę ostateczną nibbanę, stając się tym, który nie powraca z tamtego świata. Niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi jeśli mnich miałby oczekiwania, obym władał różnymi rodzajami mocy. Będąc jednym, stawał się wieloma. Będąc wieloma, stawał się jednym, pojawiał się i znikał. Przechodził przez mury, ogrodzenia, wzgórza, bez oporu, tak jak przez otwartą przestrzeń. Mógł zanurzać się w ziemi i wynurzać z niej, tak jak z wody. Chodził po wodzie, bez zanurzania, tak jak po ziemi. Mógł ze skrzyżowanymi nogami podróżować w powietrzu, tak jak ptaki skrzydlate. Nawet księżyc i słońce, tak mocarne, tak potężne, mógł dosięgnąć i pochwycić, a nawet świat bramów, obym był w stanie ciałem osiągnąć. Niech przestrzega zasad moralnych jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania obym w dziedzinie niebiańskiego ucha oczyszczonego i przechodzącego ponad to co ludzkie, oba słyszał odgłosy niebiańskie i ludzkie, dalekie i bliskie. Niech przestrzega zasad moralnych jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania Obym przenikał i pojmował swoim umysłem umysły innych istot, innych ludzi. Obym umysł pełen pożądania pojmował właściwie, jako umysł pełen pożądania. Obym umysł pozbawiony pożądania pojmował właściwie, jako umysł pozbawiony pożądania. Obym umysł pełen niechęci pojmował właściwie, jako umysł pełen niechęci. Obym umysł pozbawiony niechęci pojmował właściwie, jako umysł pozbawiony niechęci. Obym umysł pełen ułudy pojmował właściwie, jako umysł pełen ułudy, obym umysł pozbawiony u łudy pojmował właściwie, jako umysł pozbawiony ułudy, obym umysł pełen przygnębienia pojmował właściwie, jako umysł pełen przygnębienia, obym umysł pełen wzburzenia pojmował właściwie, jako umysł pełen wzburzenia, obym umysł pełen wzniosłości pojmował właściwie, jako umysł pełen wzniosłości. Obym umysł pełen przyziemności pojmował właściwie jako umysł pełen przyziemności. Obym umysł pełen uzależnienia pojmował właściwie jako umysł pełen uzależnienia. Obym umysł pełen niezależności pojmował właściwie jako umysł pełen niezależności. Obym umysł pełen skupienia pojmował właściwie jako umysł pełen skupienia. Obym umysł pozbawiony skupienia pojmował właściwie jako umysł pozbawiony skupienia. Obym umysł pełen swobody pojmował właściwie jako umysł pełen swobody. Obym umysł pozbawiony swobody, pojmował właściwie jako umysł pozbawiony swobody. Niech przestrzega zasad moralnych. Jako bywalec pustych pomieszczeń mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania. Obym przypomniał sobie wiele poprzednich pobytów, mianowicie jedno życie, dwa życia, trzy życia, cztery życia, pięć żyć, dziesięć żyć, pięćdziesiąt żyć, sto żyć. Sto tysięcy żyć. Wiele cyklów rozszerzania się wszechświata. Wiele cyklów kurczenia się wszechświata. Wiele cyklów rozszerzania i kurczenia się wszechświata. Tu tak miałem na imię. Byłem z takiego klanu. Takiego koloru miałem skórę. Takie było moje pożywienie. Takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu. Tyle trwała moja egzystencja. Przeminałem tam, umarłem. Pojawiłem się gdzie indziej. Tam też tak miałem na imię. Byłem z takiego klanu. Takiego koloru miałem skórę, takie było moje pożywienie, takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu, tyle trwała moja egzystencja, przeminałem tam, pojawiłem się tutaj. Obym tak różnego rodzaju cechy i szczegóły poprzednich pobytów mógł sobie przypomnieć. Niech przestrzega zasad moralnych, jak obywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym niebiańskim okiem oczyszczonym i przewyższającym ludzkie. Twoją, jak istoty odchodzą i pojawiają się ponownie, liche i wzniosłe, piękne i brzydkie, spełnione i błądzące we własnym działaniu. Te cenne istoty kierowały w nieodpowiedni sposób ciałem, mową, umysłem. Te cenne istoty drwiły ze szlachetnych, miały niewłaściwe poglądy, a gdy działały zgodnie z niewłaściwymi poglądami, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiały się w stanie niedoli, w błędnym, upadłym, piekielnym świecie. Te cenne istoty kierowały w odpowiedni sposób ciałem, mową, umysłem. Te cenne istoty nie drwiły ze szlachetnych. Miały właściwe poglądy. A gdy działały zgodnie z właściwymi poglądami, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiały się w pomyślnym stanie, w świecie niebios. Obym niebiańskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, pojął istoty odchodzące i pojawiające się ponownie. Liche i wzniosłe. Piękne i brzydkie. Spełnione i błądzące we własnym działaniu. Niech przestrzega zasad moralnych, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, jeśli mnich miałby oczekiwania, obym trwał nieskażony, z wyzwolonym umysłem, wyzwolony dzięki mądrości, poprzez zniszczenie skażeń, samemu zrealizowawszy i osiągnąwszy jeszcze w tym życiu bezpośrednie wyższe poznanie. Niech przestrzega zasad moralnych. Niech będzie oddany wewnętrznemu spokojowi umysłu. Niech nie zaniedbuje zagłębiania się w dziany. Niech będzie obdarzony wglądem, jako bywalec pustych pomieszczeń. Mnisi, pozostawajcie przestrzegając zasad moralnych, przestrzegając pati mokrzy. Bądźcie powściągnięci dzięki pati moksze. Powstrzymujcie się dzięki niej. Przestrzegajcie określonych zasad zachowania. Dostrzegajcie zagrożenia nawet w najmniejszym błędzie. Praktykujcie zgodnie z podstawami treningu. To, co zostało powiedziane, w odniesieniu do tego było powiedziane to właśnie powiedział błogosławiony. Uradowani mnisi rozkoszowali się słowami błogosławionego. Vathupa Masutta Hupamasutta. 7. Mowa o porównaniu do szaty. Oto com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Savati w klasztorze Anata Pindiki, w gaju Jetty. Tam błogosławiony zwrócił się do mnichów Mnisi, Badante, mnisi ci posłyszeli błogosławionego. Oto co błogosławiony powiedział. To tak, jakby mnisi barwiarz wziął zanieczyszczoną i brudną szatę i zanurzył ją w takim lub innym kolorze, niebieskim, żółtym, krwisto-czerwonym lub barwił marzanną, wyglądałaby wtedy, jakby była zabarwiona złym kolorem, jakby była nieczysto zabarwiona. Jaka jest tego przyczyna? Mnisi. byłoby tak z powodu nieczystości szaty. Tak samo o mnisi jest z zanieczyszczonym umysłem, z błądzenia w zaświatach można się spodziewać. To tak jakby mnisi, barwiarz wziął oczyszczoną i jasną szatę i zanurzył ją w takim lub innym kolorze niebieskim, żółtym, krwistoczerwonym lub barwił marzanną. Wyglądałaby jakby była zabarwiona dobrym kolorem. Jakby była czysto zabarwiona. Jaka jest tego przyczyna? Mnisi byłoby tak z powodu czystości szaty. Tak samo o mnisi jest z czystym umysłem, spełnienia w zaświatach można się spodziewać. Co jest mnisi pokalaniem umysłu? Porządliwość, nieróżna od chciwości, jest pokalaniem umysłu. Złość jest pokalaniem umysłu. Gniew, żywienie urazy, hipokryzja. Bycie bezlitosnym zazdrość, skąpstwo, oszukiwanie, zdradzanie, upór, porywczość, mierzenie się z innymi wysokie mniemanie o sobie, pycha, niedbalstwo jest pokalaniem umysłu. Mnisi mnich taki wiedząc, że porządliwość nieróżna od chciwości jest pokalaniem umysłu. Porzuca porządliwość nieróżną od chciwości, która jest pokalaniem umysłu. Wiedząc, że złość jest pokalaniem umysłu, porzuca złość, która jest pokalaniem umysłu. Wiedząc, że gniew, żywienie urazy, hipokryzja, bycie bezlitosnym, zazdrość, skąpstwo, oszukiwanie, zdradzanie, upór, porywczość, mierzenie się z innymi, wysokie mniemanie o sobie, Pycha, niedbalstwo jest pokalaniem umysłu, porzuca niedbalstwo, które jest pokalaniem umysłu. Jak tylko mnisi, mnich, wiedząc, że porządliwość nieróżna od chciwości jest pokalaniem umysłu, porzuca tę porządliwość nieróżną od chciwości, która jest pokalaniem umysłu, wiedząc, że złość jest pokalaniem umysłu, porzuca tę złość, która jest pokalaniem umysłu. Wiedząc, że gniew, żywienie urazy, hipokryzja, bycie bezlitosnym, zazdrość, skąpstwo, oszukiwanie, zdradzanie, upór, porywczość, mierzenie się z innymi, wysokie mniemanie o sobie, pycha, niedbalstwo jest pokalaniem umysłu, porzuca to niedbalstwo, które jest pokalaniem umysłu. Wtedy powstaje w nim niezachwiane zaufanie do buddy. Taki jest On, błogosławiony, godny, w pełni samoprzebudzony, mający doskonałą wiedzę i usposobienie, spełniony, znawca światów, niezrównany przewodnik osób chcących opanowania, nauczyciel dew i ludzi, przebudzony, błogosławiony. Powstaje w Nim niezachwiane zaufanie do Dammy. Dobrze objaśniona jest Damma błogosławionego. Przejawia się tu i teraz. Daje natychmiastowe rezultaty. Zaprasza każdego, aby przyszedł i sam zobaczył. Przybliża do ostatecznego celu. Powinna być poznana samodzielnie przez każdego pojętnego człowieka. Powstaje w nim niezachwiane zaufanie do Sangi. Sanga uczniów błogosławionego praktykuje w dobry sposób. Sanga uczniów błogosławionego praktykuje w rzetelny sposób. Sanga uczniów błogosławionego praktykuje w prawidłowy sposób. Sanga uczniów błogosławionego praktykuje we właściwy sposób. Niniejsze cztery pary ludzi osiem poszczególnych typów ludzi. Tym jest sanga uczniów błogosławionego, godna podarunków, godna gościnności, godna ofiarowań. Powinno się jej okazywać szacunek, jest nieporównywalnym polem zasług dla świata. Chociażby w ograniczonym zakresie oddalił on pokalania umysłu, wyrzucił, wyzwolił się od nich, wyzbył się ich, odpuścił je myśląc, powstało we mnie niezachwiane zaufanie do buddy. Osiąga budzącą entuzjazm wiedzę dotyczącą znaczenia, osiąga budzącą entuzjazm wiedzę dotyczącą damy, osiąga zadowolenie w związku z damą. Dzięki zadowoleniu pojawia się radosne uniesienie. Dzięki radosnemu uniesieniu Pojawia się uspokojenie w ciele. Dzięki uspokojonemu ciału pojawia się błogie odczucie. Dzięki błogości w umyśle pojawia się skupienie. Powstało we mnie niezachwiane zaufanie do Dammy, sangi. Osiąga budzącą entuzjazm wiedzę dotyczącą znaczenia. Osiąga budzącą entuzjazm wiedzę dotyczącą Dammy. Osiąga zadowolenie w związku z Damą. Dzięki zadowoleniu pojawia się radosne uniesienie. Dzięki radosnemu uniesieniu pojawia się uspokojenie w ciele, dzięki uspokojonemu ciału pojawia się błogie odczucie, dzięki błogości w umyśle pojawia się skupienie. Myśli chociażbym w ograniczonym zakresie oddalił pokalania umysłu, wyrzucił, wyzwolił się od nich, wyzbył się ich, odpuścił je, osiąga budzącą entuzjazm wiedzę dotyczącą znaczenia, osiąga budzącą entuzjazm wiedzę dotyczącą dammy. Osiąga zadowolenie w związku z dammą. Dzięki zadowoleniu pojawia się radosne uniesienie. Dzięki radosnemu uniesieniu pojawia się uspokojenie w ciele. Dzięki uspokojonemu ciału pojawia się błogie odczucie. Dzięki błogości w umyśle pojawia się skupienie. Mnisi mnich taki o takiej moralności, takim stanie umysłu, takiej mądrości. Nawet gdy Jeryż sali zjał mużny. Bez żadnych ciemniejszych ziaren, z różnymi sosami, różnymi przyprawami. Nie stanowi to dla niego przeszkody. To tak, jakby mnisi wziąć zanieczyszczoną i brudną szatę, włożyć ją do przejrzystej wody, aby szata stała się oczyszczona i jasna. Tak samo mnisi, mnich taki o takiej moralności, takim stanie umysłu, takiej mądrości, nawet gdy je ryż sali z jałmużny, bez żadnych ciemniejszych ziaren, z różnymi sosami różnymi przyprawami. Nie stanowi to dla niego przeszkody. Całym sercem wypełnia on miłującą dobrocią zarówno jeden kierunek świata, także drugi, także trzeci, także czwarty, w ten sam sposób do góry, w dół, w poprzek, wszędzie naokoło, cały świat. Całym swym sercem wypełnia miłującą dobrocią, szczodrze, wylewnie, bez ograniczeń. Będąc wolnym od wrogości i złej woli. Całym sercem wypełnia on współczuciem, współradością, zrównoważeniem jeden kierunek świata, także drugi, także trzeci, także czwarty, w ten sam sposób, do góry, w dół, w poprzek, wszędzie naokoło. Cały świat, całym swym sercem wypełnia zrównoważeniem, szczodrze, wylewnie. Bez ograniczeń będąc wolnym od wrogości i złej woli pojmuje jest to co doczesne jest to co niskie jest to co wysokie jest też coś ponadto ucieczka od poznawalnego świata gdy to pojął gdy to dostrzegł jego umysł wyzwolił się ze skażenia jakim jest pożądanie umysł wyzwolił się ze skażenia jakim jest stawanie się umysł wyzwolił się ze skażenia jakim jest niewiedza. Z wyzwoleniem pojawiło się poznanie. Wyzwolenie. Pojmuję, odradzanie zostało zakończone. Święte życie zostało dopełnione. To, co należało zrobić, zostało zrobione. Nie będzie kolejnego stawania się. Takiego nazywam mnisi, mnichem, który obmył się wewnętrznym obmyciem. W tym czasie bramin Sundari Kabhara siedział nieopodal błogosławionego. Wtedy to bramin Sundari Kabhara Dwadzia powiedział do Błogosławionego: Chadza mistrz Gotama do rzeki Bahuki, by się obmyć? Czemu braminie do rzeki Bahuki? Co takiego rzeka Bahuka może zrobić? Wielu uznaje, mistrzu Gotamo, że rzeka Bahuka daje zbawienie. Wielu uznaje, mistrzu Gotamo, że rzeka Bahuka daje zasługi. Wielu w rzece Bahuka zmywa swe złe uczynki. Wtedy to błogosławiony przemówił do Bramina Sundariki Bharadwadzi tymi wersami. Bahuka i Adhikakka, Gaya też i Sundarika, Sarasati i Payaga, jak też rzeka Bahumati, niechaj głupiec ciągle w nie wchodzi, a i tak ciemnych czynów nie odbrudzi. Co takiego Sundarika może zrobić? Co Payaga, a co rzeka Bahuka? komuś wrogiemu, robiącemu bez zła, niecnych uczynków wyczyścić nie zdoła. Dla czystego zawsze wiosenne przesilenie. Dla czystego zawsze jest świętowanie. Kto jest czysty i ma jasne działanie, kto stale rozwija prawidłowe zachowanie. W tym, co tu braminie się obmywaj, bezpieczeństwo wszystkim istotom daj. Jeśli kłamstw nie mówisz... Jeśli istotą ran nie zadajesz, jeśli niedanego nie bierzesz, jeśliś wierzący, nieskąpy, na cóż ci wtedy gai odwiedzanie? Każda studnia gają ci się stanie. Gdy to zostało powiedziane, Brahmin Sundari Kabhara Dwadzia powiedział do błogosławionego Wspaniale, mistrzu Gotamo! Wspaniale, mistrzu Gotamo! To tak, jakby czcigodny panie człowiek postawił z powrotem coś, co było przewrócone. Jakby odkrył ukryte. Jakby wskazano drogę zagubionemu. Jakby przeniesiono lampę w ciemności. Z taką myślą. Ci, którzy mają oczy, będą widzieli wszystko wyraźnie. W taki też sposób została mi ukazana dhamma przez błogosławionego. Chciałbym mieć schronienie w mistrzu Gotamie, w dhammie i w mnisiej sandze. Niech będzie mi pozwolone w obecności mistrza Gotamy wywędrować z domów bezdomność niechaj będzie mi pozwolone przyjęcie do zakonu. Bramin Sundarika Bahara otrzymał pozwolenie w obecności błogosławionego na wywędrowanie z domów bezdomność otrzymał pozwolenie na przyjęcie do zakonu. Wkrótce po przyjęciu do zakonu czcigodny Bahara przebywając samotnie, odosobniony, niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem w niedługim czasie. Tak jak synowie rodzin, którzy pełni wiary, wywędrowali z domów bezdomność, tak i on zrealizował i osiągnął jeszcze w tym życiu bezpośrednie wyższe poznanie, cel świętego życia. Odkrył, że odradzanie zostało zakończone, święte życie zostało dopełnione, to co należało zrobić, zostało zrobione, nie będzie kolejnego stawania się. Czcigodny Bhara Vadia został kolejnym z arahantów. Salek Sutta, Madzima 8. Mowa o zaprzestaniu. Oto, com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sabathi w klasztorze Anathapindiki w Gaju W tym czasie późnym popołudniem, czcigodny Maha Ciunda, powstawszy z odosobnienia medytacyjnego. Przybył do błogosławionego. Przybliżywszy się do błogosławionego, złożył z wielkim szacunkiem ukłon, a następnie usiadł z boku. Siedząc obok, rzekł do błogosławionego: Na świecie powstaje Bhante wiele różnych poglądów, czy to związanych z doktrynami o istocie, czy z doktrynami o świecie. Bhante, czy od samego początku w mnichu praktykującym nakierowywanie umysłu następuje porzucenie takowych poglądów? Następuje poniechanie takowych poglądów? Na świecie powstaje ciundo wiele różnych poglądów, czy to związanych z doktrynami o istocie, czy związanych z doktrynami o świecie. Jeśli tam, gdzie pojawiają się te poglądy, gdzie leżą u podstaw, gdzie zwykle występują, dojdzie do postrzegania z właściwą mądrością, zgodnie z rzeczywistością, to nie moje, tym nie jestem, to nie jest moje ja. To w taki sposób następuje porzucenie takowych poglądów, następuje poniechanie takowych poglądów. Może się tak stać ciundo, że jakiś mnich oddzielony od przyjemności zmysłowych, oddzielony od szkodliwych stanów, wraz z przywodzącym rozpatrywaniem, jak też z utrzymywanym dochodzeniem, oraz z radosnym uniesieniem i błogością, zrodzonymi z odosobnienia, osiągnąłby pierwszą dzianę i przebywałby w niej. Mógłby on tak pomyśleć. Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych nie tak jednak nazywa się zaprzestanie. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są przyjemne przebywania w doczesności. Może się tak stać, ciundo, że jakiś mnich, wraz z uspokojeniem przywodzącego rozpatrywania i utrzymywanego dochodzenia, osiągnąłby drugą dzianę i przebywałby w niej. Jej cechy to wewnętrzne wyciszenie i ujednolicenie umysłu, jak też brak przywodzącego rozpatrywania. I brak utrzymywanego dochodzenia. Zawiera radosne uniesienie i błogość, zrodzone ze skupienia. Mógłby on tak pomyśleć: Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są przyjemne przebywania w doczesności. Może się tak stać cundo, że jakiś mnich wraz z wygaszeniem radosnego uniesienia może przebywać w zrównoważeniu, będąc uważnym, mając przejrzyste pojemowanie, osiągnąłby trzecią dzianę i przebywałby w niej. Odczuwając na własnej skórze tę przyjemność, którą szlachetni wychwalają. Przyjemnie przebywa ten, kto zrównoważony i uważny. Mógłby on tak pomyśleć: Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są przyjemne przebywania w doczesności. Może się tak stać ciundo, że jakiś mnich, który wyzbywszy się przyjemności, wyzbywszy się bólu, po wcześniejszym odsunięciu błogości i krzywdy osiągnąłby czwartą dzianę która jest ani przyjemna, ani bolesna, i może przebywałby w niej z czystą uważnością dzięki zrównoważeniu. Mógłby on tak pomyśleć. Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są przyjemne przebywania w doczesności. Może się tak stać, Czundo, że jakiś mnich po wykroczeniu poza wszelkie rozpoznawanie form subtelnej materii, po zaniku oporu związanego z oddziaływaniem percepcji zmysłowej, bez nakierowywania umysłu na postrzeganie różnorodności, pomyśli nieskończona przestrzeń. Osiągnąłby podstawę nieskończonej przestrzeni i przebywałby w niej. Mógłby on tak pomyśleć. Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych nie tak jednak nazywa się zaprzestanie. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są spokojne przebywania. Może się tak stać, Ciundo, że jakiś mnich po wykroczeniu poza wszelkie podstawy nieskończonej przestrzeni pomyśli. Nieskończona świadomość. Osiągnąłby podstawę nieskończonej świadomości i przebywałby w niej. Mógłby on tak pomyśleć. Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są spokojne przebywania. Może się tak stać, Ciądo, że jakiś mnich po wykroczeniu poza wszelkie podstawy nieskończonej świadomości pomyśli: Nie ma nic. Osiągnąłby podstawę nicości i przebywałby w niej. Mógłby on tak pomyśleć. Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych. Tak nazywane są spokojne przebywania. Może się tak stać, Ciundo, że jakiś mnich po wykroczeniu poza wszelkie podstawy nicości, osiągnąłby podstawę ani przytomności, ani nieprzytomności i przebywałby w niej. Mógłby on tak pomyśleć: Przebywam w zaprzestaniu. W dyscyplinie szlachetnych nie tak jednak nazywa się zaprzestanie. W dyscyplinie szlachetnych tak nazywane są spokojne przebywania. Chodzi tu o to, Ciundo, że zaprzestanie powinno być przez ciebie praktykowane. Inni mogą być okrutni. My natomiast nie będziemy okrutnymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być zabójcami żywych istot. My natomiast będziemy powstrzymywać się od zabijania żywych istot. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy biorą to, co nie było im dane. My natomiast będziemy powstrzymywać się od brania tego, co nie zostało nam dane. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy wiodą nieświęty żywot, my natomiast będziemy wiedli święty żywot, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mówią fałszywie, my natomiast będziemy powstrzymywać się od fałszywej mowy, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mówią dzieląco, my natomiast będziemy powstrzymywać się od dzielącej mowy, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mówią szorstko, my natomiast będziemy powstrzymywać się od szorstkiej mowy. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy poddają się czczej paplaninie, my natomiast będziemy powstrzymywać się od czczej paplaniny. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być porządliwi, my natomiast nie będziemy porządliwymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi o podłym sercu. My natomiast nie będziemy mieli podłego serca. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwy pogląd. My natomiast będziemy rozwijali właściwy pogląd. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwe nastawienie. My natomiast będziemy rozwijali właściwe nastawienie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwą mowę. My natomiast będziemy rozwijali właściwą umowę. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwe działanie. My natomiast będziemy rozwijali właściwe działanie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwy sposób życia. My natomiast będziemy rozwijali właściwy sposób życia. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, Którzy rozwijają niewłaściwy wysiłek, my natomiast będziemy rozwijali właściwy wysiłek. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwą uważność. My natomiast będziemy rozwijali właściwą uważność. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwe skupienie. My natomiast będziemy rozwijali właściwe skupienie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwe zrozumienie. My natomiast będziemy rozwijali właściwe zrozumienie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy rozwijają niewłaściwe wyzwolenie. My natomiast będziemy rozwijali właściwe wyzwolenie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być ogarnięci odrętwieniem i ospałością. My natomiast będziemy powstrzymywać się od odrętwienia i ospałości. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być niezrównoważeni. My natomiast nie będziemy niezrównoważonymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mają wątpliwości. My natomiast będziemy tymi, którzy przekroczyli wątpliwości. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być gniewni. My natomiast nie będziemy gniewnymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy żywią urazę. My natomiast nie będziemy żywić urazy. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy szydzą z innych. My natomiast nie będziemy szydzić z innych. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być bezlitośni. My natomiast nie będziemy bezlitosnymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być zazdrośni. My natomiast nie będziemy zazdrosnymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być skąpi, my natomiast nie będziemy skąpymi, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być skryci, my natomiast nie będziemy skrytymi, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy tworzą pozory, my natomiast nie będziemy tworzyli pozorów, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być uparci, my natomiast nie będziemy upartymi, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mają wysokie mniemanie o sobie. My natomiast nie będziemy mieli wysokiego mniemania o sobie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy niechętnie przyjmują pouczenia. My natomiast chętnie będziemy przyjmować pouczenia. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mają złych przyjaciół. My natomiast będziemy mieli pięknych przyjaciół w dammie. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być leniwi, my natomiast będziemy niestrudzonymi, tak powinno być praktykowane zaprzestanie, inni mogą być tymi, którzy nie mają wiary, my natomiast będziemy mieli wiarę, tak powinno być praktykowane zaprzestanie, inni mogą być bezwstydni, my natomiast będziemy mieli poczucie wstydu, tak powinno być praktykowane zaprzestanie, inni mogą być bez skrupułów, my natomiast będziemy mieli skrupuły, tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy są niedouczeni, my natomiast będziemy douczonymi. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy nie mają zapału, my natomiast będziemy mieli inicjującą energię. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy mają rozproszoną uważność, my natomiast będziemy mieli ustanowioną uważność. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być nierozumni. My natomiast będziemy mieli osiągniętą mądrość. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Inni mogą być tymi, którzy przywierają do swoich poglądów, z zawzięciem je utrzymują, z trudem je puszczają. My natomiast nie będziemy przywierać do swoich poglądów, nie będziemy z zawzięciem ich utrzymywać, z łatwością je puścimy. Tak powinno być praktykowane zaprzestanie. Powiadam ci, Cundo: powstanie w umyśle zdrowych stanów ma wielkie znaczenie. A co dopiero powiedzieć o zgodnych z tymi cielesnymi i werbalnymi działaniami? Dlatego też ciundo, inni mogą być okrutni, my natomiast nie będziemy okrutnymi, niech taki stan powstanie w umyśle. Inni mogą być zabójcami żywych istot, my natomiast będziemy powstrzymywać się od zabijania żywych istot, niech taki stan powstanie w umyśle. Inni mogą być tymi, którzy przywierają do swoich poglądów, z zawzięciem je utrzymują, z trudem je puszczają. My natomiast nie będziemy przywierać do swoich poglądów, nie będziemy z zawięciem ich utrzymywać. Z łatwością je puścimy. Niech taki stan powstanie w umyśle. To tak, jakby ciundo była nierówna ścieżka i inna, równa ścieżka, którą można by obejść tę pierwszą, albo tak, jakby był nierówny brud i inny, równy brud, którym można by obejść ten pierwszy. Tak samo ciundo, osoba okrutna może obejść to przez niebycie okrutną, osoba zabijająca żywe istoty, może obejść to przez niezabijanie żywych istot. Osoba przywierająca do swoich poglądów, z zawzięciem je utrzymująca, z trudem je puszczająca. Może obejść to przez nieprzywieranie do swoich poglądów, nieutrzymywanie ich z zawzięciem, puszczanie ich z łatwością. Tak jak ciundo wszelkie niezdrowe stany powinny wieść w dół, tak też wszelkie zdrowe stany powinny wieść w górę. Tak samo ciundo osoba okrutna, gdy przestanie być okrutna, ku wyższemu pójdzie. Osoba zabijająca żywe istoty, gdy powstrzyma się od zabijania żywych istot, ku wyższemu pójdzie. Osoba przywierająca do swoich poglądów, z zawzięciem je utrzymująca, z trudem je puszczająca, gdy nie przywiera do swoich poglądów, nie utrzymuje ich z zawzięciem, gdy z łatwością je puszcza, ku wyższemu pójdzie. Ciundo. Nie jest możliwe, by ten, kto ugrzązł w bagnie, mógł wyciągnąć innego, który ugrzązł w bagnie. Jest za to możliwe, że ten, kto nie ugrzązł w bagnie, może wyciągnąć innego, który ugrzązł w bagnie. Nie jest możliwe, by ten, kto sam nie jest powściągliwy, zdyscyplinowany i w pełni wygaszony, mógł powściągnąć, zdyscyplinować i w pełni wygasić innych. Jest za to możliwe, że ten, kto sam jest powściągliwy, zdyscyplinowany i w pełni wygaszony, może powściągnąć, zdyscyplinować i w pełni wygasić innych. Tak samo ciundo. Osoba okrutna, przestając być okrutna, ku pełnemu wygaszeniu pójdzie. Osoba zabijająca żywe istoty, powstrzymując się od zabijania żywych istot, ku pełnemu wygaszeniu pójdzie. Osoba przywierająca do swoich poglądów, z zawzięciem je utrzymująca, z trudem je puszczająca. Nie przywierając do swoich poglądów, nie utrzymując ich z zawzięciem, z łatwością je puszcza, ku pełnemu wygaszeniu pójdzie. Tak oto, Ciundo, porządek poszczególnych typów zaprzestania został przeze mnie wyłożony. Porządek poszczególnych typów powstawania w umyśle został wyłożony. Porządek poszczególnych typów obejścia został wyłożony. Porządek poszczególnych typów podążania ku wyższemu został wyłożony. Porządek poszczególnych typów podążania ku pełnemu wygaszeniu został wyłożony. Ciundo. To, co współczujący nauczyciel powinien zrobić dla swych uczniów, powodowany współczuciem dla ich własnego dobra. To zostało przeze mnie zrobione. Oto są ciundo, korzenie drzew, oto są puste pomieszczenia. Praktykujcie dziany, mnisi, nie bądźcie niedbali, abyście tego później nie żałowali. To jest moje przesłanie dla was. To właśnie powiedział błogosławiony. Uradowany, czcigodny Macha Ciunda, rozkoszował się słowami błogosławionego. Samadhi Hisutta Sutta, Nikaja 9. Mowa o właściwym poglądzie. Oto, com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Savatthi, w klasztorze Anatha w Gaju Jetty. Wtedy to czcigodny Sariputta zwrócił się do mnichów. Bracia mnisi. Bracie, mnisi ci posłyszeli czcigodnego Sariputte. Oto co czcigodny Sari Putta powiedział. Mówi się bracia, właściwy pogląd, właściwy pogląd. Bracia, w jakiej mierze uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W jakiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy? Dociera on do istotnej dhammy. Doprawdy przyszlibyśmy do czcigodnego Sari Putty z daleka, by poznać znaczenie tej wypowiedzi. Dobrze by się stało, gdyby czcigodny Sariputta zechciał wyjaśnić nam znaczenie tej wypowiedzi. Usłyszawszy to od czcigodnego Sariputty, mnisi uchwycą to. Zatem, bracia, słuchajcie z należytą uwagą tego, co powiem. Tak będzie, bracie. Mnisi ci posłyszeli czcigodnego Sariputte. Oto, co czcigodny Sariputta powiedział. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją to, co szkodliwe. Pojął korzeń tego, co szkodliwe. Pojął to, co pożyteczne. Pojął korzeń tego, co pożyteczne. W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Co jest, bracia, tym, co szkodliwe? Co jest korzeniem tego, co szkodliwe? Co jest tym, co pożyteczne? co jest korzeniem tego, co pożyteczne. Zabijanie żywych istot bracia jest tym, co szkodliwe. Branie tego, co nie zostało dane, jest tym, co szkodliwe. Niewłaściwe prowadzenie się w sferze pragnień zmysłowych fałszywa mowa, dzieląca mowa, szorstka mowa, czczapa planina, porządliwość, zła wola, błędny pogląd jest tym, co szkodliwe. Oto, co nazywa się bracia tym, co szkodliwe. Co jest bracia korzeniem tego co szkodliwe? Chciwość jest korzeniem tego co szkodliwe. Niechęć jest korzeniem tego co szkodliwe. Uda jest korzeniem tego co szkodliwe. Oto co nazywa się bracia korzeniem tego co szkodliwe. Co jest bracia tym co pożyteczne? Powstrzymywanie się od zabijania żywych istot jest tym co pożyteczne. Odbrania tego co nie zostało dane od niewłaściwego prowadzenia się w sferze pragnień zmysłowych, od fałszywej mowy, od dzielącej mowy, od szorstkiej mowy, od czczej paplaniny. Brak porządliwości jest tym, co pożyteczne. Brak złej woli, właściwy pogląd jest tym, co pożyteczne. Oto co nazywa się tym, co pożyteczne. Co jest bracia korzeniem tego, co pożyteczne? Brak chciwości jest korzeniem tego, co pożyteczne. Brak niechęci jest korzeniem tego, co pożyteczne, brak ułudy jest korzeniem tego, co pożyteczne. Oto, co nazywa się bracia, korzeniem tego, co pożyteczne. Jeśli bracia uczeń szlachetnych tak poją to, co szkodliwe, tak poją korzeń tego, co szkodliwe, tak poją to, co pożyteczne, tak poją korzeń tego, co pożyteczne, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, pozbywając się utajonych tendencji do odpychania wytępiając utajone tendencje do poglądu i mierzenia siebie jako jestem, porzucając niewiedzę, wiedzę osiągając, jeszcze w tym życiu zakończając cierpienie. W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy, dociera on do istotnej dammy. Sadhu, bracie, mnisici, rozkoszując się słowami czcigodnego Sariputty, Wyrazili swe uznanie, a potem zadali następujące pytanie. Czy istnieje, bracie, inna metoda, dzięki której uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, dzięki której powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy, dociera on do istotnej dammy? Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął pokarm, pojął przyczynę powstania pokarmu, pojął ustanie pokarmu. Pojął drogę prowadzącą do ustania pokarmu? W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Czym, bracia, jest pokarm? Czym jest przyczyna powstania pokarmu? Czym jest ustanie pokarmu? Czym jest droga do ustania pokarmu? Są bracia cztery pokarmy, utrzymujące bytowanie istot lub pomagające mającym przyjść na świat. Które cztery? Pokarm materialny, zarówno formy fizycznej, jak i subtelnej. Zetknięcie jako drugi. Intencja umysłowa jako trzeci. Świadomość jako czwarty. Z powodu powstania pragnienia jest powstanie pokarmu. Z ustaniem pragnienia jest ustanie pokarmu. Drogą prowadzącą do ustania pokarmu jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe nastawienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób życia, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął pokarm, poją przyczynę powstania pokarmu, poją ustanie pokarmu, poją drogę prowadzącą do ustania pokarmu, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, pozbywając się utajonych tendencji do odpychania, wytępiając utajone tendencje do poglądu i mierzenia siebie jako jestem, porzucając niewiedzę, wiedzę osiągając, jeszcze w tym życiu zakańczając cierpienie, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy, Dociera on do istotnej dammy. Sadhu, bracie. Mnisici, rozkoszując się słowami czcigodnego Sari Putty, wyrazili swe uznanie, a potem zadali następujące pytanie. Czy istnieje, bracie, inna metoda, dzięki której uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, dzięki której powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął krzywdę, pojął przyczynę powstania krzywdy, pojął ustanie krzywdy, pojął drogę prowadzącą do ustania krzywdy, w takiej mierze, bracia uczeń szlachetnych, ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do Dhammy, dociera on do istotnej Dhammy. Czym, bracia, jest krzywda? Czym jest przyczyna powstania krzywdy? Czym jest ustanie krzywdy? Czym jest droga prowadząca do ustania krzywdy? Narodziny są krzywdzące, starość jest krzywdząca, i śmierć jest krzywdząca. Żal, lament, ból, smutek i rozpacz są krzywdzące. Oddzielenie od lubianego jest krzywdzące, nieotrzymanie upragnionego jest krzywdzące, nieuzyskanie tego, czego się chce, także jest krzywdzące. Krótko mówiąc. Pięć grup składowych, do których się lgnie, jest krzywdzące. To się nazywa bracia krzywdą. Czym bracia jest przyczyna powstania krzywdy? Pragnienie prowadzące do ponownego stawania się, towarzysząca mu rozkosz i pożądanie, wraz z zachwycaniem się to tu, to tam, a mianowicie pragnienie przyjemności zmysłowych. Pragnienie bycia, pragnienie niebycia. To się nazywa bracia przyczyną powstania krzywdy. Czym bracia jest ustanie krzywdy? Całkowity zanik, wyczerpanie, zaprzestanie, odpuszczenie, poniechanie, wyswobodzenie się i pozostawienie tego pragnienia, to się nazywa bracia ustaniem krzywdy. Czym bracia jest droga prowadząca do ustania krzywdy? Jest to szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. To się nazywa bracia drogą prowadzącą do ustania krzywdy. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął krzywdę, pojął przyczynę powstania krzywdy, pojął ustanie krzywdy, pojął drogę prowadzącą do ustania krzywdy, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, pozbywając się utajonych tendencji do odpychania, wytępiając utajone tendencje do poglądu i mierzenia siebie jako jestem, porzucając niewiedzę, wiedzę osiągając, jeszcze w tym życiu zakończając cierpienie, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dhammy, dociera on do istotnej dhammy. Sadhu, bracie, mnisi ci, rozkoszując się słowami czcigodnego Sari Putty, wyrazili swe uznanie, a potem zadali następujące pytanie. Czy istnieje, bracie, inna metoda, dzięki której uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu? dzięki której powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy, dociera on do istotnej damy. Istnieje, bracia. Jeśli, bracia, uczeń szlachetnych pojął starość i śmierć, pojął przyczynę powstania starości i śmierci, pojął ustanie starości i śmierci, pojął drogę prowadzącą do ustania starości i śmierci, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Czym, bracia, jest starość i śmierć? Czym jest przyczyna powstania starości i śmierci? Czym jest ustanie starości i śmierci? Czym jest droga prowadząca do ustania starości i śmierci? Starość, niedołężność, łamliwość zębów, siwizna, zmarszczki, zmęczenie wiekiem, osłabienie zdolności zmysłowych u różnych istot – w wielu grupach istot to tu, to tam. To się nazywa bracia starością. Czym jest bracia śmierć? Odejście, przeminięcie, rozdzielenie, zaniknięcie, umieranie zwane śmiercią, wypełnienie się czasu, rozpad grup składowych, porzucenie truchła, zatrzymanie zdolności życiowych u różnych istot. W wielu grupach istot to tu, to tam. To się nazywa bracia śmiercią. To jest starość, to jest śmierć. To się nazywa bracia starością i śmiercią. Z przyczyną, jaką jest powstanie narodzin, jest i przyczyna powstania starości i śmierci. Z ustaniem narodzin jest i ustanie starości i śmierci. Drogą prowadzącą do ustania starości i śmierci jest ta szlachetna ośmiaraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął starość i śmierć, Pojął przyczynę powstania starości i śmierci. Pojął ustanie starości i śmierci. Pojął drogę prowadzącą do ustania starości i śmierci. Całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania. Pozbywając się utajonych tendencji do odpychania. Wytępiając utajone tendencje do poglądu i mierzenia siebie jako jestem. Porzucając niewiedzę. Wiedzę osiągając. Jeszcze w tym życiu zakańczając cierpienie. W takiej mierze, bracia, Uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Sadhu, bracie. Czy istnieje, bracie, inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli, bracia, uczeń szlachetnych poją narodziny, poją przyczynę powstania narodzin, poją ustanie narodzin, poją drogę prowadzącą do ustania narodzin, w takiej mierze, bracia, Uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Czym bracia są narodziny? Czym jest przyczyna powstania narodzin? Czym jest ustanie narodzin? Czym jest droga prowadząca do ustania narodzin? Narodziny, początek życia, pojawienie się, odrodzenie, wyłonienie się grup składowych. Uzyskanie podstaw zmysłowych przez różne istoty w wielu grupach istot, to tu, to tam. To się nazywa bracia narodzinami. Z przyczyną, jaką jest powstanie stawania się, jest i przyczyna powstania narodzin. Z ustaniem stawania się, jest i ustanie narodzin. Drogą prowadzącą do ustania narodzin jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją narodziny pojął przyczynę powstania narodzin pojął ustanie narodzin pojął drogę prowadzącą do ustania narodzin całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania zakańczając cierpienie w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd doprowadza do wyprostowania poglądu w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy dociera on do istotnej dammy sadhu bracie czy istnieje bracie inna metoda istnieje bracia, jeśli bracia uczeń szlachetnych poją stawanie się, poją przyczynę powstania stawania się, poją ustanie stawania się, poją drogę prowadzącą do ustania stawania się, w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy, dociera on do istotnej dammy. Czym bracia jest stawanie się, czym jest przyczyna stawania się? Czym jest ustanie stawania się? Czym jest droga prowadząca do ustania stawania się? Istnieją, bracia, trzy rodzaje stawania się: stawanie się w sferze zmysłowej, stawanie się w sferze subtelnej materii, stawanie się w sferze niematerialnej. Z przyczyną powstania lgnięcia jest i przyczyna powstania stawania się. Z ustaniem lgnięcia jest i ustanie stawania się. Drogą prowadzącą do ustania stawania się, jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął stawanie się, poją przyczynę powstania stawania się, pojął ustanie stawania się, poją drogę prowadzącą do ustania stawania się, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie, w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do Dhammy. Dociera on do istotnej Dhammy. Sadło, bracie. Czy istnieje, bracie, inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął lgnięcie, pojął przyczynę powstania lgnięcia, pojął ustanie lgnięcia, pojął drogę prowadzącą do ustania lgnięcia, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej damy. Czym bracia jest lgnięcie? Czym jest przyczyna lgnięcia? Czym jest ustanie lgnięcia? Czym jest droga prowadząca do ustania lgnięcia? Istnieją bracia cztery rodzaje lgnięcia: lgnięcie do przyjemności zmysłowych, lgnięcie do poglądów, lgnięcie do rytuałów i ceremonii, lgnięcie do doktryny o istocie. Z przyczyną powstania pragnienia jest i przyczyna powstania lgnięcia. Z ustaniem pragnienia jest i ustanie lgnięcia. Drogą prowadzącą do ustania lgnięcia jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją lgnięcie, poją przyczynę powstania lgnięcia, poją ustanie lgnięcia, poją drogę prowadzącą do ustania lgnięcia, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie W takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd doprowadza do wyprostowania poglądu W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy Dociera on do istotnej dammy Sadhu, bracie czy istnieje bracie inna metoda? Istnieje, bracia Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął pragnienie pojął przyczynę powstania pragnienia pojął ustanie pragnienia, pojął drogę prowadzącą do ustania pragnienia. W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy, dociera on do istotnej dammy. Czym, bracia, jest pragnienie, czym jest przyczyna powstania pragnienia, czym jest ustanie pragnienia, czym jest droga prowadząca do ustania pragnienia. Istnieje, bracia, sześć rodzajów pragnienia. Pragnienie kształtów materialnych, pragnienie dźwięków, pragnienie zapachów, pragnienie smaków, pragnienie dotyku, pragnienie obiektów umysłowych. Z przyczyną powstania odczuć jest i przyczyna powstania pragnienia. Z ustaniem odczuć jest i ustanie pragnienia. Drogą prowadzącą do ustania pragnienia jest ta szlachetna ośmiaraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął pragnienie, pojął przyczynę powstania pragnienia, pojął ustanie pragnienia, pojął drogę prowadzącą do ustania pragnienia, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy, Dociera on do istotnej dammy. Sadhu, bracie! Czy istnieje bracie inna metoda? Istnieje bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął odczucie, pojął przyczynę powstania odczucia. Pojął ustanie odczucia. Pojął drogę prowadzącą do ustania odczucia. W takiej mierze bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Czym bracia jest odczucie? Czym jest przyczyna powstania odczucia? Czym jest ustanie odczucia? Czym jest droga prowadząca do ustania odczucia? Istnieje, bracia, sześć rodzajów odczuć. Odczucie powstałe z zetknięcia wzroku, odczucie powstałe z zetknięcia słuchu, węchu, na języku, w ciele, odczucie powstałe z zetknięcia w umyśle. Z przyczyną powstania zetknięcia jest i przyczyna powstania odczuć. Z ustaniem zetknięcia jest i ustanie odczuć. Drogą prowadzącą do ustania odczuć jest ta szlachetna ośmiaraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął odczucie, pojął przyczynę powstania odczucia, pojął ustanie odczucia, pojął drogę prowadzącą do ustania odczucia, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie, w takiej mierze bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Sadhu, bracie, czy istnieje bracie inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął zetknięcie, pojął przyczynę powstania zetknięcia, pojął ustanie zetknięcia pojął drogę prowadzącą do ustania zetknięcia. W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dhammy, dociera on do istotnej dhammy. Czym, bracia, jest zetknięcie? Czym jest przyczyna powstania zetknięcia? Czym jest ustanie zetknięcia? Czym jest droga prowadząca do ustania zetknięcia? Istnieje, bracia, sześć rodzajów zetknięcia. Zetknięcie wzroku, zetknięcie słuchu, węchu, na języku, w ciele, zetknięcie w umyśle. Z przyczyną powstania sześciu podstaw zmysłowych jest i przyczyna powstania zetknięcia. Z ustaniem sześciu podstaw zmysłowych jest i ustanie zetknięcia. Drogą prowadzącą do ustania zetknięcia jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją zetknięcie, poją przyczynę powstania zetknięcia, poją ustanie zetknięcia, poją drogę prowadzącą do ustania zetknięcia. całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie. W takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy. Dociera on do istotnej damy. Sadhu, bracie, czy istnieje, bracie, inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli, bracia, uczeń szlachetnych pojął sześć podstaw zmysłowych, pojął przyczynę powstania sześciu podstaw zmysłowych, pojął ustanie sześciu podstaw zmysłowych, pojął drogę prowadzącą do ustania sześciu podstaw zmysłowych, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej damy. Czym, bracia, jest sześć podstaw zmysłowych? Czym jest przyczyna powstania sześciu podstaw zmysłowych? Czym jest ustanie sześciu podstaw zmysłowych? Czym jest droga prowadząca do ustania sześciu podstaw zmysłowych? Istnieje, bracia, sześć rodzajów podstaw zmysłowych: podstawa zmysłowa wzroku, podstawa zmysłowa słuchu, węchu, języka, ciała, podstawa zmysłowa umysłu. Z przyczyną powstania zespolenia umysłowości i formy materialnej jest i przyczyna powstania sześciu podstaw zmysłowych. Z ustaniem zespolenia umysłowości i formy materialnej jest i ustanie sześciu podstaw zmysłowych. Drogą prowadzącą do ustania sześciu podstaw zmysłowych jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął sześć podstaw zmysłowych pojął przyczynę powstania sześciu podstaw zmysłowych, pojął ustanie sześciu podstaw zmysłowych, pojął drogę prowadzącą do ustania sześciu podstaw zmysłowych, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie. W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Sadu, bracie! Czy istnieje, bracie inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął zespolenie umysłowości i formy materialnej, pojął przyczynę powstania zespolenia umysłowości i formy materialnej, pojął ustanie zespolenia umysłowości i formy materialnej, pojął drogę prowadzącą do ustania zespolenia umysłowości i formy materialnej, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej Dhammy. Czym bracia jest zespolenie umysłowości i formy materialnej? Czym jest przyczyna powstania zespolenia umysłowości i formy materialnej? Czym jest ustanie zespolenia umysłowości i formy materialnej? Czym jest droga prowadząca do ustania zespolenia umysłowości i formy materialnej? Odczucie, rozpoznanie, intencja, zetknięcie, nakierowanie umysłu to się nazywa bracia umysłowością. Cztery główne elementy oraz forma materialna, powstająca z czterech głównych elementów, to się nazywa bracia formą materialną. To jest umysł, to jest forma materialna. To się nazywa bracia zespoleniem umysłu i formy materialnej. Z przyczyną powstania świadomości jest i przyczyna powstania zespolenia umysłu i formy materialnej. Z ustaniem świadomości. Jest i ustanie zespolenia umysłu i formy materialnej. Drogą prowadzącą do ustania zespolenia umysłu i formy materialnej jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął zespolenie umysłu i formy materialnej, pojął przyczynę powstania zespolenia umysłu i formy materialnej, pojął ustanie zespolenia umysłu i formy materialnej. Pojął drogę prowadzącą do ustania zespolenia umysłu i formy materialnej, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie. W takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy. Dociera on do istotnej damy. Sadhu, bracie. Czy istnieje, bracie, inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął świadomość, poją przyczynę powstania świadomości, poją ustanie świadomości, poją drogę prowadzącą do ustania świadomości, w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dhammy, dociera on do istotnej dhammy. Czym bracia jest świadomość? Czym jest przyczyna powstania świadomości? Czym jest ustanie świadomości? Czym jest droga prowadząca do ustania świadomości? Istnieje bracia sześć rodzajów świadomości: świadomość wzroku, świadomość słuchu, węchu, języka, ciała, świadomość umysłu. Z przyczyną powstania wytworzeń jest i przyczyna powstania świadomości. Z ustaniem wytworzeń jest i ustanie świadomości. Drogą prowadzącą do ustania świadomości jest ta szlachetna ośmieraka ścieżka a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął świadomość, pojął przyczynę powstania świadomości, pojął ustanie świadomości, pojął drogę prowadzącą do ustania świadomości, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakończając cierpienie. W takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy dociera on do istotnej damy. Sadhu, bracie. Czy istnieje, bracie, inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli, bracia, uczeń szlachetnych pojął wytworzenia, pojął przyczynę powstania wytworzeń, pojął ustanie wytworzeń, pojął drogę prowadzącą do ustania wytworzeń, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze, powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy. Dociera on do istotnej damy. Czym bracia są wytworzenia? Czym jest przyczyna powstania wytworzeń? Czym jest ustanie wytworzeń? Czym jest droga prowadząca do ustania wytworzeń? Istnieją, bracia, trzy rodzaje wytworzeń: wytworzenia ciała, wytworzenia mowy, wytworzenia umysłu. Z przyczyną powstania niewiedzy jest i przyczyna powstania wytworzeń. Z ustaniem niewiedzy jest i ustanie wytworzeń. Drogą prowadzącą do ustania wytworzeń jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją wytworzenia, poją przyczynę powstania wytworzeń, poją ustanie wytworzeń, poją drogę prowadzącą do ustania wytworzeń, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania, zakańczając cierpienie, w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do damy. Dociera on do istotnej damy. Sadu, bracie. Czy istnieje, bracie, inna metoda? Istnieje, bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją niewiedzę, poją przyczynę powstania niewiedzy, poją ustanie niewiedzy, poją drogę prowadzącą do ustania niewiedzy, w takiej mierze, bracia, uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd. Doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dhammy, dociera on do istotnej dhammy. Czym bracia jest niewiedza, czym jest przyczyna powstania niewiedzy, czym jest ustanie niewiedzy, czym jest droga prowadząca do ustania niewiedzy. Jest tym bracia nieznanie krzywdy, nieznanie przyczyny powstania krzywdy, nieznanie ustania krzywdy, nieznanie drogi prowadzącej do ustania krzywdy. To się nazywa bracia niewiedzą. Z przyczyną powstania skażeń jest i przyczyna powstania niewiedzy. Z ustaniem skażeń jest i ustanie niewiedzy. Drogą prowadzącą do ustania niewiedzy jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych poją niewiedzę, poją przyczynę powstania niewiedzy, poją ustanie niewiedzy, poją drogę prowadzącą do ustania niewiedzy, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania zakańczając cierpienie w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd doprowadza do wyprostowania poglądu w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufania do dammy dociera on do istotnej Dhammy. sadł bracie mnisi ci rozkoszując się słowami czcigodnego sari wyrazili swe uznanie a potem zadali następujące pytanie czy istnieje bracie. Inna metoda, dzięki której uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu, w takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dhammy, dociera on do istotnej dhammy. Istnieje bracia. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął skażenia, pojął przyczynę powstania skażeń, pojął ustanie skażeń, pojął drogę prowadzącą do ustania skażeń, w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do dammy. Dociera on do istotnej dammy. Czym bracia są skażenia? Czym jest przyczyna powstania skażeń? Czym jest ustanie skażeń? Czym jest droga prowadząca do ustania skażeń? Istnieją bracia trzy rodzaje skażeń. Skażenie, jakim jest pożądanie. Skażenie, jakim jest stawanie się. Skażenie, jakim jest niewiedza. Z przyczyną powstania niewiedzy jest i przyczyna powstania skażeń. Z ustaniem niewiedzy jest i ustanie skażeń. Drogą prowadzącą do ustania skażeń jest ta szlachetna ośmioraka ścieżka, a mianowicie właściwy pogląd, właściwe skupienie. Jeśli bracia uczeń szlachetnych pojął skażenia, pojął przyczynę powstania skażeń, pojął ustanie skażeń, pojął drogę prowadzącą do ustania skażeń, całkowicie porzucając utajone tendencje do pożądania. Pozbywając się utajonych tendencji do odpychania, wytępiając utajone tendencje do poglądu i mierzenia siebie jako jestem, porzucając niewiedzę, wiedzę osiągając, jeszcze w tym życiu zakończając cierpienie, w takiej mierze bracia uczeń szlachetnych ma właściwy pogląd, doprowadza do wyprostowania poglądu. W takiej mierze powstaje w nim niezachwiane zaufanie do Dhammy. Dociera on do istotnej dammy. To właśnie powiedział czcigodny Sariputta. Uradowani mnisi rozkoszowali się słowami czcigodnego Sariputty. Satipatthana Sutta Nikaja 10 Mowa o ustanowieniach uważności Oto co usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał w państwie Kuru, w Kamma jednym z miast targowych ludu Kuru. Tam błogosławiony zwrócił się do mnichów. Mnisi Bahadante, Mnisi ci posłyszeli błogosławionego. Oto, co błogosławiony powiedział. Wprowadzenie. Mnisi. Oto bezpośrednia droga do oczyszczenia dla istot, do przezwyciężenia smutku i żalu, do zmierzchu krzywdy i rozpaczy, do właściwego osiągnięcia, do realizacji nibbany, a mianowicie cztery ustanowienia uważności. Które to cztery? Otóż Mnisi. Mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski związane ze światem, pilnie i uważnie trwa, dostrzegając i przejrzyście pojmując ciało takie, jakim jest, odsuwając tęsknoty i troski związane ze światem, pilnie i uważnie trwa, dostrzegając i przejrzyście pojmując odczucia takie, jakimi są, odsuwając tęsknoty i troski związane ze światem, pilnie i uważnie trwa. Dostrzegając i przejrzyście pojmując umysł taki, jakim jest, odsuwając tęsknoty i troski związane ze światem, pilnie i uważnie trwa, dostrzegając i przejrzyście pojmując naturę zjawisk taką, jaka jest. Obserwowanie ciała, ustęp o oddychaniu. W jaki sposób mnisi? Mnich obserwuje ciało takie, jakim jest. Otóż mnisi, mnich taki udaje się w ostępy leśne, u stóp drzewa, Bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i ustanawia uważność przed sobą w okolicach twarzy. W ten sposób uważnie wdycha, uważnie wydycha. Robiąc głęboki wdech, pojmuje właściwie, robię głęboki wdech. Robiąc głęboki wydech pojmuje właściwie, robię głęboki wydech. Robiąc płytki wdech pojmuję właściwie, robię płytki wdech. Robiąc płytki wydech, pojmuję właściwie, robię płytki wydech. Odczuwając całe ciało, robię wdech. Tak praktykuje. Odczuwając całe ciało, robię wydech. Tak praktykuje. Uspokajając wszystkie wytworzenia ciała, robię wdech. Tak praktykuje. Uspokajając wszystkie wytworzenia ciała, robię wydech. Tak praktykuje. Tak jak ktoś, kto wprawnie posługuje się heblem bądź uczeń tej osoby. Robiąc długi ruch heblem pojmuję właściwie, robię długi ruch. Robiąc krótki ruch heblem, pojmuję właściwie, robię krótki ruch. W ten sam sposób mnisi mnich robiąc głęboki wdech, pojmuje właściwie, robię głęboki wdech. Robiąc głęboki wydech, pojmuję właściwie, robię głęboki wydech. Robiąc płytki wdech, pojmuję właściwie, robię płytki wdech. Robiąc płytki wydech. Pojmuję właściwie, robię płytki wydech. Odczuwając całe ciało, robię wdech. Tak praktykuję. Odczuwając całe ciało, robię wydech. Tak praktykuję. Uspokajając wszystkie wytworzenia ciała, robię wdech. Tak praktykuję. Uspokajając wszystkie wytworzenia ciała, robię wydech. Tak praktykuje. Wgląd w ten sposób trwa obserwując ciało takie, jakim jest od wewnątrz. Obserwując ciało takie, jakim jest, z zewnątrz, obserwując ciało takie, jakim jest, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się zjawisk w ciele, obserwując naturę przemijania zjawisk w ciele, obserwując naturę pojawiania się i przemijania zjawisk w ciele. Jego uważność jest utwierdzona. Oto jest ciało. Taka właśnie jest miara jego zrozumienia i ciągłej uważności. Pozostaje tak, niezależny, bez jakiegokolwiek lgnięcia do świata. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Obserwowanie ciała. Ustęp o pozycjach ciała. Zatem mnisi, mnich taki, wchodząc, pojmuje właściwie, chodzę. Stojąc, pojmuje właściwie, stoję. Siedząc, pojmuje właściwie, siedzę. Leżąc, pojmuje właściwie, leżę. Jakkolwiek byłoby ułożone jego ciało, zawsze pozostaje w mnichu właściwe pojmowanie pozycji ciała. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób, mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Obserwowanie ciała – ustęp o przejrzystym pojmowaniu. Zatem, mnisi, mnich taki działa, przejrzyście pojmując, gdy idzie do przodu bądź gdy zawraca. Działa przejrzyście pojmując, gdy spogląda gdzieś bądź, gdy odwraca wzrok. Działa przejrzyście pojmując, gdy zgina bądź, gdy rozciąga kończyny. Działa przejrzyście pojmując, gdy nosi szaty, trzymając miskę żebraczą oraz wierzchnią szatę. Działa przejrzyście pojmując, gdy je, pije, przełyka bądź, gdy odczuwa smak pożywienia. Działa przejrzyście pojmując, gdy wydala kał bądź mocz. Działa przejrzyście pojmując, gdy chodzi. Stoi, siedzi, zasypia, budzi się, mówi, bądź gdy milczy. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Obserwowanie ciała. Ustęp o nakierowaniu umysłu na obrzydliwości ciała. Zatem mnisi, mnich taki nakierowuje umysł na swe ciało, badając je od dołu. Od podeszew stóp, aż po samą górę, po końcówki włosów na głowie. Dostrzega to ciało jako ograniczone przez skórę oraz pełne wszelkich nieczystości, w taki sposób. To ciało ma włosy na głowie, włosy na ciele, paznokcie, zęby, skórę, mięśnie, ścięgna, kości, szpik kostny, nerki, serce, wątrobę, opłucną, śledzione, płuca, to cienkie, to grube, Żołądek z jego zawartością fekalia, żółć, flegmę, ropę, krew, pot, tłuszcz, łzy, łój, ślinę, śluz nosowy, maś stawową i mocz. Tak jak mnisi wór mający jeden otwór u góry, drugi u dołu, wypełniony różnego rodzaju nasionami, ryżem sali, brązowym ryżem nizinnym, zielonym groszkiem, fasolą, sezamem oraz wyłuskanym białym ryżem. Podobnie jak ktoś, kto ma dobry wzrok, gdyby otworzył ten wór, mógłby ocenić, to jest ryż sali, to jest brązowy ryż nizinny, to jest zielony groszek, to jest fasola, to jest sezam, to jest wyłuskany biały ryż. W ten sposób, mnisi, mnich taki nakierowuje umysł na swe ciało, badając je od dołu, od podeszew stóp, aż po samą górę, po końcówki włosów na głowie. Dostrzega to ciało jako ograniczone przez skórę oraz pełne wszelkich nieczystości w taki sposób. To ciało ma włosy na głowie. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Obserwowanie ciała ustęp o nakierowaniu umysłu na pierwiastki. Zatem mnisi, mnich taki nakierowuje umysł na swe ciało jako złożone z pierwiastków, niezależnie od pozycji, jakkolwiek byłoby ułożone, w taki sposób. To ciało jest złożone z pierwiastków ziemi, pierwiastków wody, pierwiastków ognia, pierwiastków wiatru. Tak jak ktoś, kto wprawnie posługuje się nożem rzeźnickim, bądź uczeń tej osoby, ubiwszy wcześniej krowę i podzieliwszy ją na części, usiadłby obok skrzyżowania dróg z tak poćwiartowanym mięsem. W ten sam sposób mnisi, mnich taki nakierowuje umysł na swe ciało, jako złożone z pierwiastków, niezależnie od pozycji, jakkolwiek byłoby ułożone, w taki sposób. To ciało jest złożone z pierwiastków ziemi, pierwiastków wody, pierwiastków ognia, pierwiastków wiatru. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Obserwowanie ciała. Ustęp o dziewięciu cmentarnych stopniach rozkładu. Zatem, mnisi, mnich taki, jakby widział leżące na cmentarzysku martwe ciało, obserwując je po jednym, dwóch, trzech dniach po śmierci: jak pęcznieje, jak zmienia kolor, jak zaczyna się rozkładać. Porównuje je do własnego ciała. Doprawdy, me ciało ma tę samą naturę. Czeka je taki sam los. To jest nieuniknione. W ten sposób trwa. Obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Zatem mnisi, mnich taki, jakby widział martwe ciało leżące na cmentarzysku, jak jest pożerane przez kruki, jak jest pożerane przez sokoły, jak jest pożerane przez sępy, jak jest pożerane przez czaple, jak jest pożerane przez psy, jak jest pożerane przez tygrysy, jak jest pożerane przez pantery jak jest pożerane przez szakale, jak jest pożerane przez różnorakie insekty i robaki. Porównuje je do własnego ciała. Doprawdy, me ciało ma tę samą naturę, czeka je taki sam los, to jest nieuniknione. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Zatem mnisi, mnich taki, jakby widział leżące na cmentarzu martwe ciało, pozostały jedynie zwłoki ze strzępami tkanek i skrzepami krwi, ze ścięgnami, które utrzymują szkielet w całości. Pozostały jedynie zwłoki bez tkanek, o krwawym zabarwieniu, ze ścięgnami, które utrzymują szkielet w całości. Pozostały jedynie zwłoki bez tkanek i bez śladu krwi, ze ścięgnami, które utrzymują szkielet w całości. Pozostały niczym niepołączone kości. Rozrzucone we wszystkich kierunkach. Tutaj kość ręki. Tam kość stopy. Tutaj kość piszczelowa. Tam kość udowa. Tutaj kość miednicy. Tam kość kręgosłupa. Tutaj kość żeber. Tam kość mostka. Tutaj kość ramienna. Tam kość łopatki. Tutaj kręgi szyjne. Tam kość żuchwy. Tutaj zęby. Tam czaszka. Porównuje to do własnego ciała. Doprawdy, my ciało ma tę samą naturę. Czeka je taki sam los. To jest nieuniknione. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest, od wewnątrz. W ten sposób, mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Zatem, mnisi, mnich taki, jakby widział leżące na cmentarzysku martwe ciało. Pozostały białe, niczym muszle kości. Po trzech latach pozostał stos gnatów. Pozostały jedynie zbutwiałe szczątki i proch. Porównuje je do własnego ciała. Doprawdy, me ciało ma tę samą naturę. Czeka je taki sam los. To jest nieuniknione. W ten sposób trwa, obserwując ciało takie, jakim jest od wewnątrz. Obserwując ciało takie, jakim jest z zewnątrz. Obserwując ciało takie, jakim jest zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się zjawisk w ciele. Obserwując naturę przemijania zjawisk w ciele. Obserwując naturę pojawiania się i przemijania zjawisk w ciele. Jego uważność jest utwierdzona. Oto jest ciało. Taka właśnie jest miara jego zrozumienia i ciągłej uważności. Pozostaje tak, niezależny, bez jakiegokolwiek lgnięcia do świata. W ten sposób, mnisi, mnich trwa, obserwując ciało takie, jakim jest. Obserwowanie odczuć. W jaki sposób, mnisi, mnich obserwuje odczucia takie, jakimi są. Otóż mnisi, mnich taki odczuwając przyjemne odczucie, pojmuje właściwie. Odczuwam przyjemne odczucie. Odczuwając nieprzyjemne odczucie, pojmuje właściwie, odczuwam nieprzyjemne odczucie. Odczuwając ani przyjemne, ani nieprzyjemne odczucie, pojmuje właściwie, odczuwam ani przyjemne, ani nieprzyjemne odczucie. Odczuwając miłe doznania cielesne, pojmuje właściwie, odczuwam miłe doznania cielesne. Odczuwając błogie uczucie umysłowe, pojmuję właściwie, odczuwam błogie uczucie umysłowe. Odczuwając bolesne doznanie cielesne, pojmuję właściwie, odczuwam bolesne doznanie cielesne. Odczuwając krzywdzące uczucie umysłowe, pojmuję właściwie, odczuwam krzywdzące uczucie umysłowe. Odczuwając ani przyjemne, ani nieprzyjemne doznania cielesne, pojmuję właściwie, odczuwam ani przyjemne, ani nieprzyjemne doznanie cielesne. Odczuwając ani przyjemne, ani nieprzyjemne uczucie umysłowe, pojmuję właściwie odczuwam ani przyjemne, ani nieprzyjemne uczucie umysłowe. Wgląd. W ten sposób trwa, obserwując odczucia takie, jakimi są, od wewnątrz, obserwując odczucia takie, jakimi są, z zewnątrz, obserwując odczucia takie, jakimi są, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się zjawisk w odczuciach. W ten sposób trwa, obserwując naturę przemijania zjawisk w odczuciach. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się i przemijania zjawisk w odczuciach. Jego uważność jest utwierdzona. Oto są odczucia. Taka właśnie jest miara jego zrozumienia i ciągłej uważności. Pozostaje tak, niezależny, bez jakiegokolwiek lgnięcia do świata. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując odczucia, takie, jakimi są. Obserwowanie umysłu. W jaki sposób Mnisi, Mnich trwa, obserwując umysł takim, jakim jest? Otóż Mnisi, Mnich taki, mając umysł pełen pożądania, pojmuje właściwie: Mam umysł pełen pożądania. Mając umysł pozbawiony pożądania, pojmuje właściwie: Mam umysł pozbawiony pożądania. Mając umysł pełen niechęci, pojmuje właściwie: Mam umysł pełen niechęci. Mając umysł pozbawiony niechęci, pojmuję właściwie, mam umysł pozbawiony niechęci. Mając umysł pełen ułudy, pojmuję właściwie, mam umysł pełen ułudy. Mając umysł pozbawiony ułudy, pojmuję właściwie, mam umysł pozbawiony ułudy. Mając umysł pełen przygnębienia, pojmuję właściwie, mam umysł pełen przygnębienia. Mając umysł pełen wzburzenia, pojmuję właściwie, mam umysł pełen wzburzenia. Mając umysł pełen wzniosłości, pojmuję właściwie, mam umysł pełen wzniosłości. Mając umysł pełen przyziemności, pojmuję właściwie, mam umysł pełen przyziemności. Mając umysł pełen uzależnienia, pojmuję właściwie, mam umysł pełen uzależnienia. Mając umysł pełen niezależności, pojmuję właściwie, mam umysł pełen niezależności. Mając umysł pełen skupienia, pojmuję właściwie, Mam umysł pełen skupienia. Mając umysł pozbawiony skupienia, pojmuję właściwie, mam umysł pozbawiony skupienia. Mając umysł pełen swobody, pojmuję właściwie, mam umysł pełen swobody, mając umysł pozbawiony swobody, pojmuję właściwie, mam umysł pozbawiony swobody. Wgląd. W ten sposób trwa, obserwując umysł taki, jakim jest, od wewnątrz. Obserwując umysł taki, jakim jest, z zewnątrz. Obserwując umysł taki, jakim jest, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się zjawisk w umyśle. W ten sposób trwa, obserwując naturę przemijania zjawisk w umyśle. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się i przemijania zjawisk w umyśle. Jego uważność jest utwierdzona. Oto jest umysł taka właśnie jest miara jego zrozumienia i ciągłej uważności. Pozostaje tak, niezależny, bez jakiegokolwiek lgnięcia do świata. W ten sposób mnisi mnich trwa, obserwując umysł taki, jakim jest. Obserwowanie natury zjawisk. Ustęp o pięciu przeszkodach. W jaki sposób mnisi mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest? Otóż mnisi mnich taki trwa obserwując naturę zjawisk poprzez pięć przeszkód. W jaki sposób mnisi mnich trwa, obserwując naturę zjawisk poprzez pięć przeszkód? Otóż mnisi, mnich taki, gdy istnieje wewnątrzniego pragnienie przyjemności zmysłowej, pojmuje właściwie, istnieje we mnie pragnienie przyjemności zmysłowej. Gdy nie istnieje wewnątrzniego pragnienie przyjemności zmysłowej, pojmuje właściwie, nie istnieje we mnie pragnienie przyjemności zmysłowej. Pojmuje właściwie jak niepowstałe pragnienie przyjemności zmysłowej w nim powstaje. Pojmuje właściwie jak powstałe pragnienie przyjemności zmysłowej zostaje w nim powstrzymane. Pojmuje właściwie jak powstrzymane pragnienie przyjemności zmysłowej, więcej w nim nie powstaje. Gdy istnieje wewnątrzniego gniew, pojmuje właściwie istnieje we mnie gniew. Gdy istnieje wewnątrz niego odrętwienie i ospałość, pojmuje właściwie Istnieje we mnie odrętwienie i ospałość. Gdy istnieje wewnątrzniego niezrównoważenie i zaniepokojenie, pojmuję właściwie, istnieje we mnie niezrównoważenie i zaniepokojenie. Gdy istnieją wewnątrzniego wątpliwości, pojmuję właściwie, istnieją we mnie wątpliwości. Gdy nie istnieją wewnątrzniego wątpliwości, pojmuję właściwie, nie istnieją we mnie wątpliwości. Pojmuję właściwie, jak niepowstałe wątpliwości w nim powstają. Pojmuje właściwie, jak powstałe wątpliwości zostają w nim powstrzymane. Pojmuje właściwie, jak powstrzymane wątpliwości, więcej w nim nie powstają. Wgląd. W ten sposób trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, od wewnątrz, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, z zewnątrz, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W ten sposób trwa obserwując naturę pojawiania się zjawisk w naturze zjawisk. W ten sposób trwa, obserwując naturę przemijania zjawisk w naturze zjawisk. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się i przemijania zjawisk w naturze zjawisk. Jego uważność jest utwierdzona. Oto jest natura zjawisk. Taka właśnie jest miara jego zrozumienia i ciągłej uważności. Pozostaje tak, niezależny, bez jakiegokolwiek lgnięcia do świata. W ten sposób Mnisi Mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez pięć przeszkód. Obserwowanie natury zjawisk ustęp o pięciu grupach składowych. Zatem Mnisi Mnich taki obserwuje naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez pięć grup składowych, do których się lgnie. W jaki sposób Mnisi Mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez pięć grup składowych, do których się lgnie? Otóż mnisi, mnich taki pojmuje właściwie, oto forma materialna, oto początek formy materialnej, oto koniec formy materialnej, oto odczucia, oto początek odczuć, oto koniec odczuć, oto rozpoznawanie, oto początek rozpoznawania, oto koniec rozpoznawania, oto wytworzenia umysłowe, oto początek wytworzeń umysłowych, oto koniec wytworzeń umysłowych, oto świadomość, oto początek świadomości. Oto koniec świadomości. W ten sposób trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, od wewnątrz. W ten sposób mnisi mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez pięć grup składowych, do których się lgnie. Obserwowanie natury zjawisk. Ustęp o sześciu obszarach zmysłowych. Zatem mnisi, mnich taki, obserwuje naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez sześć wewnętrznych i zewnętrznych obszarów zmysłowych. W jaki sposób mnisi mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez sześć wewnętrznych i zewnętrznych obszarów zmysłowych? Otóż mnisi mnich taki pojmuje właściwie czym jest oko, pojmuje właściwie czym jest forma materialna, pojmuje właściwie zniewolenie powstające w zależności od obydwu, pojmuje właściwie jak niepowstałe zniewolenie w nim powstaje, pojmuje właściwie jak powstałe zniewolenie zostaje w nim powstrzymane. Pojmuje właściwie, jak powstrzymane zniewolenie, więcej w nim nie powstaje. Pojmuje właściwie, czym jest ucho. Pojmuje właściwie, czym są dźwięki. Pojmuje właściwie, czym jest nos. Pojmuje właściwie, czym są zapachy. Pojmuje właściwie, czym jest język. Pojmuje właściwie, czym jest smak. Pojmuje właściwie, czym jest ciało. Pojmuje właściwie, czym jest dotyk. Pojmuje właściwie, czym jest umysł. Pojmuje właściwie, czym są myśli. Pojmuje właściwie zniewolenie powstające w zależności od obydwu. Pojmuje właściwie, jak niepowstałe zniewolenie w nim powstaje. Pojmuje właściwie, jak powstałe zniewolenie zostaje w nim powstrzymane. Pojmuje właściwie, jak powstrzymane zniewolenie, więcej w nim nie powstaje. W ten sposób trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, od wewnątrz. W ten sposób mnichi. Mnich trwa. Obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez sześć wewnętrznych i zewnętrznych obszarów zmysłowych. Obserwowanie natury zjawisk. Ustęp o siedmiu czynnikach przebudzenia. Zatem, mnisi, mnich taki obserwuje naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez siedem czynników przebudzenia. W jaki sposób, mnisi, mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez siedem czynników przebudzenia? Otóż, mnisi. Mnich taki, gdy istnieje wewnątrzniego uważność będąca czynnikiem przebudzenia, pojmuje właściwie. Istnieje we mnie uważność będąca czynnikiem przebudzenia. Gdy nie istnieje wewnątrzniego uważność, pojmuje właściwie: nie istnieje we mnie uważność będąca czynnikiem przebudzenia. Pojmuję właściwie, jak nie powstała uważność będąca czynnikiem przebudzenia w nim powstaje. Pojmuje właściwie, jak powstała uważność będąca czynnikiem przebudzenia Rozwijana jest do doskonałości. Gdy istnieje wewnątrzniego badanie Dhammy będące czynnikiem przebudzenia, pojmuje właściwie: istnieje we mnie badanie dammy, będące czynnikiem przebudzenia. Gdy istnieje wewnątrzniego energia, będąca czynnikiem przebudzenia, pojmuje właściwie: istnieje we mnie energia, będąca czynnikiem przebudzenia. Gdy istnieje wewnątrzniego radosne uniesienie, będące czynnikiem przebudzenia, pojmuje właściwie, Istnieje we mnie radosne uniesienie, będące czynnikiem przebudzenia. Gdy istnieje wewnątrzniego uspokojenie, będące czynnikiem przebudzenia, rozumie właściwie, istnieje we mnie uspokojenie, będące czynnikiem przebudzenia. Gdy istnieje wewnątrzniego skupienie, będące czynnikiem przebudzenia, pojmuję właściwie, istnieje we mnie skupienie, będące czynnikiem przebudzenia. Gdy istnieje wewnątrzniego zrównoważenie, będące czynnikiem przebudzenia-, pojmuję właściwie istnieje we mnie zrównoważenie będące czynnikiem przebudzenia. Gdy nie istnieje wewnątrzniego zrównoważenie będące czynnikiem przebudzenia pojmuję właściwie nie istnieje we mnie zrównoważenie będące czynnikiem przebudzenia. Rozumie właściwie, jak niepowstałe zrównoważenie będące czynnikiem przebudzenia w nim powstaje. Rozumie właściwie, jak powstałe zrównoważenie będące czynnikiem przebudzenia doprowadzane jest do doskonałości. W ten sposób trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, od wewnątrz. W ten sposób, mnisi, mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez siedem czynników przebudzenia. Obserwowanie natury zjawisk. Ustęp o czterech szlachetnych prawdach. Zatem, mnisi, mnich taki obserwuje naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez cztery szlachetne prawdy. W jaki sposób, mnisi, mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest poprzez cztery szlachetne prawdy. Otóż mnisi mnich taki pojmuje, jak to w rzeczywistości jest. Oto krzywda. Pojmuje, jak to w rzeczywistości jest. Oto przyczyna krzywdy. Pojmuje, jak to w rzeczywistości jest. Oto ustanie krzywdy. Pojmuje, jak to w rzeczywistości jest. Oto ścieżka prowadząca do ustania krzywdy. Wgląd. W ten sposób trwa. Obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, od wewnątrz, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, z zewnątrz, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W ten sposób trwa, obserwując naturę pojawiania się zjawisk w naturze zjawisk. W ten sposób trwa, obserwując naturę przemijania zjawisk w naturze zjawisk. W ten sposób trwa. Obserwując naturę pojawiania się i przemijania zjawisk w naturze zjawisk. Jego uważność jest utwierdzona. Oto jest natura zjawisk. Taka właśnie jest miara jego zrozumienia i ciągłej uważności. Pozostaje tak niezależny, bez jakiegokolwiek lgnięcia do świata. W ten sposób mnisi, mnich trwa, obserwując naturę zjawisk taką, jaka jest, poprzez cztery szlachetne prawdy. Zakończenie. Mnisi, ktokolwiek doskonaliłby te cztery ustanowienia uważności w taki sposób przez 7 lat, może oczekiwać jednego z dwóch rezultatów: doprowadzenia w tu i teraz do najwyższego poznania, lub, gdy pozostało szczątkowe przywiązanie, do niepowracania. Zostawiając nawet mnisi te 7 lat, jeśli ktokolwiek doskonaliłby te cztery ustanowienia uważności w taki sposób przez 6 lat, 5 lat, 4 lata, 3 lata, dwa lata, jeden rok, może oczekiwać jednego z dwóch rezultatów doprowadzenia w tu i teraz do najwyższego poznania lub, gdy pozostało szczątkowe przywiązanie, do niepowracania. Zostawiając nawet mnisi ten jeden rok, jeśli ktokolwiek doskonaliłby te cztery ustanowienia uważności w taki sposób przez siedem miesięcy, przez sześć miesięcy, przez pięć miesięcy, przez cztery miesiące, przez trzy miesiące, przez dwa miesiące. Przez jeden miesiąc, przez pół miesiąca, może oczekiwać jednego z dwóch rezultatów: doprowadzenia w tu i teraz do najwyższego poznania lub, gdy pozostało szczątkowe przywiązanie, do niepowracania. Zostawiając nawet mnisi te pół miesiąca, jeśli ktokolwiek doskonaliłby te cztery ustanowienia uważności w taki sposób przez siedem dni, może oczekiwać jednego z dwóch rezultatów: doprowadzenia w tu i teraz do najwyższego poznania. Lub gdy pozostało szczątkowe przywiązanie, do niepowracania. Odnośnie do tego zostało powiedziane, mnisi. Oto bezpośrednia droga do oczyszczenia dla istot, do przezwyciężenia smutku i żalu, do zmierzchu krzywdy i rozpaczy, do właściwego osiągnięcia, do realizacji nibbany. Cztery ustanowienia uważności. To właśnie powiedział Błogosławiony. Uradowani mnisi. Rozkoszowali się słowami błogosławionego, czytał Mieszko Mączyński.